Cześć wszystkim. Dzisiaj zamiast w naszym Meetupie spotykamy się w waszych domach i bardzo się cieszymy, że tak jak my zatęskniliście za tym wydarzeniem. Poprzedni Cold Meeting był odwołany dosłownie na parę godzin przed tym, jak miał się rozpocząć, bo wtedy dość sytuacja była niepewna i nie wiedzieliśmy, jak może się dalej potoczyć. Choć dziś sytuację można uznać za nieco spokojniejszą, to nadal wskazana jest ostrożność i zachowanie zasad reżimu sanitarnego. Liczymy wciąż, że wkrótce będziemy mogli się spotkać, znowu u nas zaprosić, bo Cold Meeting słynie z atmosfery, z tego, że zadajecie pytania, z tego, że rozmawiamy. Dlatego bardzo nam by zależało na tym, ale mimo tego podjęliśmy pewnego rodzaju rękawice, żeby zorganizować to spotkanie w postaci online. Bardzo liczymy na to, żeby to spotkanie było interaktywne, żebyście zadawali pytania, komentowali na bieżąco. Wszak... Okej. Aby dzisiejsze spotkanie było ciekawsze, zdecydowaliśmy się na troszkę inną formę. Dzisiejsze spotkanie przyjmie formę panelu dyskusyjnego, gdzie dwie strony, deweloperzy i Scrum Masterzy, będą przedstawiać swoje argumenty za tym, czy i jak Agile może pomóc, czy to w takiej sytuacji, czy w codziennej pracy, w tym, żeby rozwiązywać te konflikty, które po tych dwóch stronach się pojawiają. Rolę prowadzącej przejmie dzisiaj Klaudia, która przede wszystkim ma spore doświadczenie w prowadzeniu tego typu dyskusji,
A podatkowo, co jest bardzo ważne, nie jest żadną ze stron tego konfliktu. Znaczy nie reprezentuje żadnej ze stron. Ja natomiast będę czuwał nad technicznymi aspektami tej transmisji, żeby wszystko było w porządku. Także jeżeli coś było nie tak, śmiało piszcie, ja tutaj cały czas obserwuję i mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Jak pewnie szybko zauważycie, nasi uczestnicy są dzisiaj w biurze, ale każdy z nich siedzi w osobnym pokoju z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Poza kadrem na warcie czekam ja i Kasia. Czekamy na wasze pytania, będziemy je przekazywać prowadzącej. Ogólnie blok pytań będzie na końcu poszczególnych fragmentów tej dyskusji, ale możecie zadawać je na bieżąco, tak żeby wam nie umknęły. Tradycyjnie po części oficjalnej chcielibyśmy zaprosić na tą część troszkę mniej oficjalną. Taki moment, kiedy będziecie mogli z nami pogadać. Wtedy już będzie już po streamie i tak dalej. Udostępnimy otwartego hangouta, gdzie będzie można zadać na pytanie. Tradycyjna ta forma, która zwykle pojawia się na końcu spotkania już poza transmisją i tak dalej. Także życzę udanego spotkania. Mam nadzieję, że spodoba wam się taka forma. Komentujcie, piszcie, jak wam się podoba. No i tyle. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Oddaję głos Klaudii. Z nami. Cześć Ewa, Marcin, Łukasz i Mateusz. W czwórkę porozmawiamy, a właściwie w piątkę, bo ze mną, o tym, czy Agile pomaga w relacji dev-biznes. Na sam dobry początek, na dobrą rozgrzewkę, zaczniemy od tego może, czym jest Agile. Marcin, ze strony dewelopera, co ty uważasz? No to jest o tyle dobre pytanie, że ja mam wrażenie, że być może poza tymi osobami, które nie zajmują się procesem bezpośrednio na co dzień, tak naprawdę każdy i to po stronie deweloperów i biznesu ma na to swoją odpowiedź, mam wrażenie. Moja jest taka, że ten cały Agile to jest filozofia czy podejście do wytwarzania oprogramowania tak, żeby ten proces jak najbardziej zbliżyć do realnych potrzeb biznesu. Jako biznesu nie jako slang deweloperski na jakichś menadżerów średniego szczebla, powiedzmy, tylko tego biznesu abstrakcyjnie jako firmy, która ma jakiś produkt, ma jakąś potrzebę, która jest do zrealizowania przez właśnie oprogramowanie i tą potrzebę chciałaby zrealizować po pierwsze w pełni, po drugie natychmiast, po trzecie tak, żeby działała, a po czwarte tak, żeby nikt nigdy nie musiał jej utrzymywać i żeby nic nie trzeba było płacić. I to są sprzeczne ze sobą wymagania najczęściej, więc potrzebny jest jakiś kompromis. I zwinne wytwarzanie oprogramowania to jest właśnie w moim rozumieniu poszukiwanie tego kompromisu. Tak, żeby było całkiem nieźle i całkiem szybko. Ewa, a z perspektywy twojej Agile to? Zacznę od tego, że się zgadzam z większością z tego, co Marcin powiedział. Dla mnie Agile to jest synonim zdrowego rozsądku. Zauważmy, że w obecnych czasach zazwyczaj przewagi konkurencyjnej nie ma ta firma, nie ma ten software house, który ma dostęp do jakiejś szczególnej technologii, ponieważ technologia jest relatywnie tania, jest dość łatwo dostępna. O konkurencyjności nie świadczy więc dostęp do technologii, tylko to, w jaki sposób my coś dostarczamy, w jaki sposób jesteśmy w stanie namierzyć, co tak naprawdę klient chce zrobić, co dla niego jest największą wartością. Być może klient nie do końca to wie, być może ma jakąś wizję, być może trzeba ją nieco zmienić. I nasza mądrość polega na tym, żeby dogadać się z klientem i zrobić wszystko tak, żeby jak najlepszy produkt o jak największej wartości w rozumieniu klienta mu dostarczyć w tym czasie, który jest dla niego ważny. Jeszcze jedną rzecz bym dodała, że większość projektów informatycznych, szeroko pojętych, nie upada dlatego, że jest właśnie brak dostępu do technologii albo do sprzętu, tylko dlatego, że są jakieś problemy komunikacyjne i Agile stara się właśnie tę potrzebę też zaspokoić. Powiedzieliście, że Agile to kompromis, zdrowy rozsądek, dobra komunikacja. Mateusz, a z twojej perspektywy Agile to? Z perspektywy dewelopera, architekta czasami mam wątpliwości, czy Agile to jest dobra droga. I myślę, że to jest taka coś jak z demokracją, że nie jest to najlepszy ustrój, ale z drugiej strony nie ma lepszego i wydaje mi się, że tak jest troszkę z Agilem, że w tym momencie nie mamy lepszej metodologii na rozwiązywanie różnego rodzaju problemów, ale on też ma dużo swoich bolączek. A mianowicie to, że często dochodzi do sytuacji, w których deweloperzy muszą starać się negocjować z product ownerami pewne rzeczy tłumaczyć, nie zawsze
wszystkie strony są osobami technicznymi. Czasami jest problem też ze zrozumieniem potrzeb, bo niekiedy trudno po prostu, będąc deweloperem, zrozumieć w pełni potrzeby biznesu, więc rozumiem, że jest skrócenie odległości, nie ma tych osób, które pośredniczą, jakichś tam architektów, którzy weryfikują, co jest dobre, co nie jest dobre, nie ma po drodze jakichś analityków biznesowych, tylko bezpośredni kontakt product ownera, który wie, co mniej więcej chce, albo przynajmniej jest wystawiony przez swoją firmę, żeby wiedzieć, co chce. A z drugiej strony masz dewelopera, który nie zawsze jest zainteresowany, znaczy może zainteresowany tematem zainteresowany raczej jest, ale najczęściej jest tak, że nie ma pełnej świadomości i musi się troszeczkę przełamywać przez tą klątwę wiedzy, którą ma product owner i który stara się zrobić pewne rzeczy, znaczy chce tak, jak chce, ale z drugiej strony nie zawsze potrafi nazwać to w jakiś sposób. I to jest, Agile dla mnie jest głównie opiera się o ten konflikt, nie? Że staramy się jak najbardziej rozwiązać ten problem pomiędzy przekazywaniem jakichś tam zapotrzebowań na funkcjonalności, potrzeb po prostu na funkcjonalności, a z drugiej strony mamy ten nić niezrozumienia i czasami jednak przydałaby się jakaś warstwa, która jest w stanie przetłumaczyć jedno na drugie. Zebrało nam się trochę już informacji, tak? Mamy, że Agile to kompromis, zdrowy rozsądek, skrócenie komunikacji. Mateusz, sygnalizujesz bolączki i o tych bolączkach dzisiaj i o tym rozumieniu i relacji będziemy też o tym rozmawiać. A Łukasz, jakbyś mógł taką klamrą zamknąć teraz pierwszą naszą rozgrzewkowe, nasze pierwsze pytanie, czym jest Agile? Dla mnie jest to spis metod, które w sposób iteracyjny i przyrostowy pomagają nam osiągnąć oczekiwany cel, czy tam wytworzyć oczekiwaną potrzebę. I tak jakbym miał to zamknąć w jedną klamrę, to bym powiedział, że to jest sposób na wytwarzanie oprogramowania, bo chciałbym się dzisiaj na tym w sumie skupić, który minimalizuje ryzyka i maksymalizuje wartość wytworzonego produktu. No i w sumie dla mnie to tyle. No oczywiście, że jest oparty o manifest, który gdzieś tam powstał lata temu i który zawiera masę pryncypiów, które to wszystko fajnie opisują i w nich jest oczywiście, że klient jest dla nas najważniejszy, że jedyną miarą jest działające właśnie oprogramowanie, że żeby zapewnić taką fajne miejsce do tego, żeby te ryzyka minimalizować i maksymalizować wartość, potrzebujemy też zespoły, które są autonomiczne, samowystarczalne, samoorganizujące się, które mają przestrzeń do motywacji wewnętrznej, czyli mają autonomię i to wszystko nam opisuje gdzieś tam to podejście zwinne, ale klamrą jest dla mnie minimalizacja ryzyka, czyli nie robimy nic na lata do przodu czy miesiące do przodu, badamy iteracyjnie, uczymy się empirycznie na podstawie tego, co już zostało zrobione i podejmujemy na tej podstawie po prostu decyzję, co zrobimy z tym dalej i myślę, że to jest świetne. Przepraszam za to słowo, ale to jest dobry moment, żeby o tym porozmawiać, ponieważ zobaczcie, że myślę, że jeżeli by firmy wiedziały, co się stanie na świecie, co ten nasz wirus obecny nam stworzy problemów, to pewnie by inaczej zareagowały miesiąc temu i inaczej by pokierowały swoje organizacje. W momencie, kiedy mamy taką sztywną strukturę opisaną po prostu w książkach, gdzie dostajemy dokumentację na 1500 stron projektu, który musimy wykonać przez 2-3 lata, nie ma w ogóle miejsca na coś takiego, że reakcja na zmiany. Agile nam z tym pomaga, czyli minimalizujemy ryzyko, że coś nam się nie uda, minimalizujemy ryzyko, że zmienią się jakieś elementy na rynku, które nam po prostu pokrzyżują plany i maksymalizujemy tym samym wartość, bo niekoniecznie musimy dojść do celu z głównym naszym zamierzeniem. Możemy w trakcie się przezbroić i chociażby dostrzec szansę gdzieś w innych miejscach rynku, które ten produkt się nada. Fajnym przykładem jest chyba na przykład w tym momencie hotelarstwo czy w ogóle wynajm długoterminowy, gdzie ludzie są załamani pod tym względem, że hotele są zamknięte, a co w momencie, kiedy byśmy zmienili szybko nasze na przykład nasze oprogramowanie na
wynajem krótkoterminowy, czy na przykład albo wynajem na kwarantannę ludzi, którzy przyjeżdżają do kraju. Jest to jakaś szansa. W momencie, kiedy się zmrażamy, nie mamy w ogóle miejsca na podejmowanie decyzji, tylko musimy dociągnąć temat do końca. Przepraszam, że tak długo, ale kwestia jest taka, że minimalizujemy ryzyko, maksymalizujemy wartość poprzez iterację i przyrostowość realizacji produktu. No to mamy takie trochę podsumowanie, czyli z jednej strony minimalizacja ryzyka, zwiększenie wartości, maksymalizacja wartości produktu, kompromis, czyli poszukiwanie jednak takiej drogi i zdrowego rozsądku, zauważając też oczywiście wszystkie bolączki. No to zanim przejdziemy jeszcze do tych bolączek, to powiedzcie mi proszę, czy Agile sprawdza się w każdym produkcie? Czy są produkty, które Agile, wytwarzanie tego produktu, wytwarzanie oprogramowania dla określonego produktu jest bardziej się sprawdza, a w innych miejscach mniej? Ewa, może zaczniesz. Ja bym tutaj poszła nawet krok wstecz i się zapytała, dlaczego akurat byśmy chcieli dany produkt dostarczać w Agile'u? Kto tak naprawdę chce to zrobić? Czy my jako dostawcy? Czy klient tego chce albo potrzebuje? Czy może dlatego, że słyszał, że to jest fajne i chciałby spróbować? Czy dlatego, że myśli, że akurat Agile sprawdzi się w tym projekcie? Trzeba się tutaj dobrze zastanowić. Agile nie sprawdzi się zbyt dobrze w momencie, w którym jest jakieś większe zderzenie organizacyjne. Powiedzmy, my jesteśmy bardzo zwinni, a klient w ogóle nie jest, bo klient jest powiedzmy firmą, która pracuje w bardzo sztywnym waterfallu, pełnym różnych obostrzeń, audytów, w projektach, które wymagają pewnych zewnętrznych zgód. Są to wszystkie rzeczy związane z bezpieczeństwem na przykład. Banki też pewnie po to podchodzą w jakimś zakresie. Tamten Agile może być po prostu trudny, bo tam faktycznie być może lepiej jest rozpisać projekt na sztywno na 3 lata, jeżeli mamy na to czas, jeżeli nam się w ogóle nie spieszy, jeżeli nie potrzebujemy żadnej innowacji, jeżeli nie mamy też zespołów, które potrafią się dogadać, które są samoorganizujące się. Tam Agile może faktycznie jest trochę na wyrost, może rzeczywiście jakiś klasyczny waterfall by się sprawdził lepiej. Dlatego dobrze się jest na początku zastanowić, dlaczego tak naprawdę byśmy chcieli zrobić tego Agile'a, a jeśli tak, to czy mamy do tego możliwości? Czyli tak podsumowując twoją wypowiedź, po pierwsze musi tego chcieć klient, a po drugie musi rozumieć, czym jest Agile też klient, tak? Czyli biznes. Czy jest to rzeczywiście moment biznesu, w którym ten Agile się sprawdzi? Mateusz, a jak z twojej perspektywy i twoich doświadczeń? Ja jestem cały czas w opozycji. Dobrze. Być może byłem w innych projektach, ale ja na przykład nie znam klienta, który byłby w 100% zadowolony ze Scruma. Bo zawsze jest taki efekt, ja go obserwuję będąc w takich projektach powiedzmy po 2-3 lata, że w pewnym momencie klient się łapie na tym, że mamy backlog, mamy tę listę itemów bardzo dużą, przy każdej historii rosną potrzeby, bo jesteśmy zwinni, zajmujemy się teraz tym modułem, a może byśmy chcieli jeszcze tamto, siamto, wamto. I dochodzi do takiej sytuacji, w której deweloperzy, mimo tego, że mają listę funkcjonalności rozpisaną na najbliższy na przykład rok, zajmują się przez pół roku jednym modułem, bo akurat były takie potrzeby. I czasami jest tak, że product ownerzy nie są w stanie weryfikować tego albo poświęcać odpowiednią ilość czasu na to. My jako organizacja teoretycznie nie powinniśmy na to wpływać, ponieważ to product owner decyduje o kolejności, priorytetach itd., itd. Ale mimo wszystko pojawia się to potem takie zdziwienie, że to kurczę, my teraz nie damy rady czegoś zrobić, nie zdążymy i w ogóle. I spotykam się bardzo często z taką sytuacją, gdzie wszystko rozwijamy zwinnie, jest fajnie, hura, super, pracujemy, dużo rzeczy się dzieje, a na samym końcu jest taka informacja, kurczę, zrobiliśmy jeden moduł, perfekto, spełnialiśmy wszystkie możliwe potrzeby, które wynikły po drodze, a 3 pozostałe moduły właściwie są nieruszone, nie? I potem biznes, właściwie właściciel często tej firmy, czy tam osoby odpowiedzialne zaczynają się zastanawiać, dlaczego mnie to tak dużo kosztuje. I wtedy często dochodzi do kwasów, często dochodzi do jakichś tam rozmów. Oczywiście my już jako organizacja mamy wypracowane te pewne rzeczy, tak? No bo my mamy nie decydujemy o kolejnym. Ja się troszkę wtrącę, bo ja chciałbym się ciebie zapytać, no? Jak ty to widzisz z pozycji w ogóle podejścia zwinnego wytwarzania oprogramowania, a niekoniecznie gdzieś tam Scruma, nie? Bo Scrum już narzuca nam pewne ramy. Jak to widzisz w podejściu takiego zwinnego podejścia? Może jest problem taki, że dla mnie Agile
to prawie równe się Scrum, nie? Mhm. No właśnie, dzisiaj o tym trochę powiemy, że to nie jest to. Nie spotkałem się jeszcze z podejściem takim, że ktoś chciał, nie wiem, Agile'a w innym wydaniu niż Scrum z jego artefaktami, nie? Mhm. Nie pracowałem w takim projekcie, być może takie są projekty. Ja nie słyszałem i nie pracowałem. Więc dla mnie Agile mimo swojego rozpiętości i Scrum mimo swoich narzędzi, które są takie mocno zwężone, to jednak widzę taki prawie znak równości pomiędzy nimi. Nie? No właśnie będziemy mieć, Mateusz, też taką historię, że podyskutujemy sobie właśnie, że Agile to nie Scrum, a Scrum to nie tylko Agile i tak. Będziemy sobie mówili o tym, czy podejście zwinne właśnie jest w tym momencie wyższą wartością, ale Łukasz, pozwól, że właśnie poproszę ciebie do odniesienia sobie tych dwóch jakby skrajnych, no może nie skrajnych, ale dwóch różnych opinii. Tu mówimy o kliencie, o jego świadomości zwinności. Ewa podkreślała, tak, tę potrzebę, że ten produkt musi w ogóle mieć rację bytu w Agile. Z drugiej strony no, też Mateusz wskazuje no, to, co już się dzieje na samej produkcji tego wytwarzania, tak, na oprogramowania. Jakbyś mógł połączyć te dwie i powiedzieć właśnie to, ok, to kiedy ten Agile w jakim produkcie się sprawdza? Okej, no to dziękuję Ci bardzo za to pytanie. Oczywiście nie jest proste, ale postaram się jakoś opowiedzieć na poziomie mojego doświadczenia, co ja o tym myślę. Generalnie najważniejsza z tym wszystkim rzecz to jest tylko i wyłącznie dla mnie klient, biznes i zrozumienie w ogóle, co go czeka, idąc w zwinne wytwarzanie oprogramowania i co musi spełnić i na co musi być gotowy. Tutaj mówimy też o transformacji firmy do podejścia takiego zwinnego, które wymaga wręcz różnych wartości, jak otwartość, zaangażowanie, szczerość, czy odwaga do podejmowania decyzji, odwaga też do puszczenia, ja to przepraszam za to słowo, zespołu takiego samopas pod tytułem, że on sam decyduje w jakiej technologii, w jakim zakresie i kiedy realizuje dane elementy tego produktu. Musi być to duże zaufanie w stosunku do zespołu deweloperskiego przez biznes, żeby takie coś takiego po prostu podjął taką decyzję. Więc wszystko zależy od biznesu i jego gotowości na tą realizację produktu w ten sposób. I tutaj też mamy jedno z naszych manifestów zwinnego wytwarzania oprogramowania, jest to, że chcemy mieć współpracę z klientem i bliską współpracę z klientem, tak? Czyli chcemy bardzo szybko negocjować, bardzo szybko weryfikować różne założenia, bardzo szybko kontaktować się z tym biznesem, jego interesariuszami, ludźmi odpowiedzialnymi i decyzyjnymi za tą część gdzieś tam oprogramowania. No i wszyscy chcą Agile, bo to jest zwinne i szybko widać wyniki lub szybko widać te braki, a nie chcą mu specjalnie inwestować w to, żeby być bliżej tego developmentu, bliżej wytwórców tego oprogramowania czy produktów, które tworzymy w inny sposób. Traktują to, że dużo łatwiej jest rzucić temat do jakichś analityków, zatrudnić ich, do których może mają większe zaufanie, żeby rozpisali projekt od A do Z, od deski do deski, z testami, ze wszystkim. Również nawet niektórzy uwzględniają ryzyka związane z otoczeniem, ryzyka związane z samym wytwarzaniem i z takim gotowym dokumentem pójść dalej, bo to jest bardzo fajne z perspektywy biznesu w momencie, kiedy dochodzi do czasu rozliczeń, co mówił przed chwilą Mateusz, gdzie coś nam nie pasuje, coś nam nie poszło, są jakieś zawirowania, a tam były już jakieś deklaracje, które są jasno gdzieś tam wypisane i z których jasno możemy się później sądownie czy w jakiś inny sposób kłócić, jeżeli nam to nie pasuje oczywiście. Więc zakładam, że najważniejsze to wszystkim jest poziom organizacji i świadomość tego, co się pakują. No i też jestem skłonny stwierdzić, że nie wszystkie biznesy są dobre, żeby podejść do tego zwinnie. I tu głównie też mam na myśli banki i różne takie
Manki to też źle powiedziane, ale różne elementy systemu, które muszą być bardzo mocno zdefiniowane od A do Z, udokumentowane zanim one powstaną, żeby to było właśnie bezpieczne, ale głównie nam się kojarzy to z bankami. Ale banki to jest za szerokie słowo, ponieważ już wiemy, że masę banków idzie w tym kierunku ze względu na to, że chcą być konkurencyjni na rynku, nie? Czyli jeden stworzył aplikację, na podstawie której możemy się, zakładając konto, założyć firmę i jeszcze księgowość, to drugi chce być konkurencyjny, więc próbuje na przykład dojechać do klienta z bankomatem czy wpłatomatem, żeby ograniczyć limit czasu dojścia do klienta i zadowolić klienta końcowego. Więc zobaczcie, szukają też gdzieś tam szans na rynku poprzez właśnie gdzieś tam zwinne dostosowanie się i obserwację rynku i adaptację do tego, co się dzieje na świecie. Więc zakładam, że nie wszędzie, ale jako czysty taki agile, czyli jakieś takie spojrzenie na to wszystko z tej perspektywy nie Scrum, ale takiego zwinnego podejścia do tego, gdzie mamy tą iteracyjność i przyrostowość, myślę, że moglibyśmy to pokusić się o stwierdzenie, że w większości tematów by się nadał, ale musi być ta świadomość, że dużo musimy też od siebie dać, takiej przyzwolenia, świadomości, zbudowania kultury, odwagi, zbudowania kultury szczerości, gdzie wiemy, że to nie jest w standardzie w firmach większych, gdzie tam jeden przed drugim raportuje, co zrobił i się chyli czoło i mówi, że tak, panie prezesie, czy tam tak, panie kierowniku, zrobiłem to, co pan kazał, nie? I powiedziałem tu kilka antypaternu. Kazał, pan kierownik, czyli jakieś drabinki, jakaś struktura, tryb nakazowy, tryb zadaniowy, bez miejsca na innowacje, bez miejsca na autonomię, bez miejsca w ogóle na motywację tych ludzi do działania. No i też mówiąc, chcę się skupić dzisiaj na wytwarzaniu programowania, więc wiemy, że nasi deweloperzy nie są tani, że w ogóle deweloperzy nie są tani, a ci dobrzy to już w ogóle nie są tani. Do tego kosztów jeszcze dojdziemy. Muszę Łukaszowi zabrać głos. Wyjątkowo tak przerywam, bo pięknie, aczkolwiek bardzo płynnie, bo bardzo płynnie przeszliśmy do tego, co jest najważniejsze w dzisiejszym naszym spotkaniu, a mianowicie do tych relacji i do tego, co się dzieje, jak wygląda rzeczywistość, jak wyglądają realia takiej bezpośredniej już współpracy właśnie deweloperów z biznesem. W kontekście Agile'a, czy to pomaga i kto jaką przyjmuje rolę w tym procesie. Marcin, zacznijmy od ciebie, bo ty jesteś najbliżej, tak? No bo jesteś w samym środku i ciebie najbardziej będzie dotykało deweloperem. To jak wygląda rzeczywistość z tym Agile'em? Wiesz co, ja nie mogę się nie odnieść do przedmówców. Bardzo tak, proszę. Czekam na tą swoją kolej. Ja tutaj jestem teoretycznie jako przeciwwaga, prawda, dla państwa Scrum Masterów. Natomiast powiem szczerze, że moje poglądy na ten temat są praktycznie dokładnie odwrotne do tego, co powiedział Mateusz, jak do tej pory. Mhm. Wręcz do tego stopnia... Ty, Marcin, jest przeciwko mnie. Słucham? Nie, prosimy, bo dawaj. Wręcz powiedziałbym to, że to, co Mateusz wymienił jako wady Agile'a, ja uważam dokładnie za jego największe zalety, to znaczy za tą taką partię, bo to się jakby można odwrócić, to co Mateusz mówi. Ja rozumiem tą perspektywę doskonale. Myślę, że wiem, skąd ona pochodzi, ale można to odwrócić i pomyśleć o tym jako o takiej partnerskiej relacji, że owszem, my czasem musimy powiedzieć biznesowi, że ej, tutaj, ale jeśli jest taki moment, kiedy my zaczynamy w ten sposób rozmawiać z przedstawicielami biznesu, to się zaczyna budować partnerska relacja, zaczyna się budować duża odpowiedzialność w zespole za produkt jako całość. Ja uważam to w ogóle, że to jest super sprawa. To jest prawdopodobnie największa zaleta. No, o tym jeszcze będzie dzisiaj trochę, natomiast ta perspektywa, ja dokładnie tak samo jak Mateusz myślałem jeszcze nie tak w sumie dawno temu. I to się właśnie bierze z tego, że ja też uważałem, że Agile to jest Scrum. Uh-huh. I to faktycznie prowadzi do negatywnych wniosków. To o tym sobie jeszcze opowiemy. Natomiast dobra, do pytania wracam. Jak to wygląda w relacji? To już troszeczkę
Zaczęło się to pytanie, bo to są właśnie te relacje, tak? Czyli bo z jednej strony Agile pomaga w tym, żeby szybko zderzać produkt z rynkiem, konfrontować, dostawać efekty i mówi się o bliskiej komunikacji, tak? Że ta bliska komunikacja pomiędzy DEF-em a biznesem jest bardzo ważna. Tylko jak to wygląda w rzeczywistości? W rzeczywistości to najczęściej wygląda dokładnie tak, jak mówił Mateusz. Czyli mówimy o konflikcie. Tu akurat się zgodzę. Natomiast uważam, że to jest błąd nasz, deweloperów też. Mówię ogólnie. Ja też miałem w tym swój duży udział. Nie będę tutaj się w żaden sposób wybierał. Natomiast myślę, że jeśli zdamy sobie sprawę, że Agile to jednak nie jest Scrum i trochę zaczniemy kumać, o co chodzi, że to chodzi o tą wartość dla biznesu, to nagle to słowo konflikt w ogóle odchodzi w niepamięć, bo tak naprawdę to po co my robimy to, co robimy? My tak naprawdę robimy dla tego biznesu. My robimy po to, żeby ten biznes miał wartość. I tutaj tak naprawdę nie ma na konflikt miejsca, jest miejsce na tą partnerską relację. I czy właśnie Scrum pozwala to łatwo dostrzec? Moim zdaniem nie. Wielu deweloperów, bo deweloperzy, ja też na pewno, bo tak jak jeszcze raz powtarzam, ja też miałem w tym swój duży udział. My się bardzo skupiamy na tej części technologicznej, to jest w końcu nasze zadania główne, nasza praca, za to nam się płaci, żeby o to zadbać. No i te, tak jak mówiłem na początku, te potrzeby technologiczne często są zupełnie w kontrze do potrzeb biznesowych, bo biznes cena już i chce wszystkie wodotryski, bulbulatory, a my chcemy idealnie, żeby było wszystkie testy na wszystkich poziomach i tak dalej. I w praktyce jak to wygląda, często wygląda tak, że jest ten konflikt, ponieważ my chcemy swoje, oni są swoje, ale w zespołach, w których przestajemy myśleć kategoriami my i oni, a jest to możliwe, wtedy zaczyna się naprawdę owocna współpraca i wtedy nagle się okazuje, że dużo takich barier zanika, że buduje się to zaufanie, zespół zyskuje dużą autonomię, ale też do poprzedniego pytania, czy do każdego produktu jest. Ja o produkcie nie wiem za dużo, natomiast to, co na pewno nie jest dla każdego zespołu, bo też nie każdy zespół na pewno raz, że będzie chciał wziąć odpowiedzialność na siebie, a poza tym kwestia jest jakiegoś doświadczenia i to nawet nie zawodowego, a z taką metodyką powiedzmy. Także dziękuję. Super. No to też jakby patrząc na to, co teraz powiedziałeś, czyli te zespoły powinny mieć też wzmacnianą taką postawę, tak? Postawę o tym, żeby patrzeć na wartość. Ewa, między innymi to jest rola wasza, tak? Scrum Masterów. No to powiedz, jak ty postrzegasz tą relację taką na co dzień w komunikacji pomiędzy właśnie deweloperami a biznesem, product ownerem, tak? Jak wy tutaj patrzycie, czy to jest taki idealny świat, czy coś jeszcze zdecydowanie można w nim zmienić? Znaczy, mądrość Scrum Mastera polega na tym, żeby na przykład w przypadku takim jak ty, Mateusz, mówiłeś, że przez pół roku dostarczacie jedną z czterech rzeczy i robicie to cymes pięknie, ale pozostałe trzy leżą. To moje pytanie, które mi się zapaliło takie w głowie, pierwsze było to, gdzie był Scrum Master, a drugie, gdzie był Product Owner i dlaczego nikt tego nie wychwycił? Czy deweloperzy to wiedzieli, tylko... Ja dokończę tylko, Mateusz. Czy deweloperzy o tym wiedzieli, ale bali się pogadać w biznesie? Wszystko było wiedzione, wszystko było mówione. Priorytety były ustalone ostatecznie przez Product Ownera, bo on decyduje. Nie? I to jest właśnie to, co może nie wybrzmiało, bo widzę, że Marcin powiedział o tych rzeczach. To wcale nie znaczy, że my nie mieliśmy partnerskiej rozmowy, nie mieliśmy planów i tak dalej, nie? Tylko chodzi mi o to, że ostatecznie po tych dwóch latach projektu było zdziwienie ludzi, którzy byli zwierzchnikami tego naszego product ownera, czemu zrobiliśmy to, a nie zrobiliśmy tamtego, nie? I tak naprawdę odpowiedzialność spada na tego PO, ja się w tym zgodzę, ale rykoszetem i tak dostaje zespół, nie? Bo on wziął pewne odpowiedzialności za siebie, zrobił wszystko z dobrego serca, miał doskonałą komunikację, wszystkie procesy zadziałały, było super, nie? A i tak na końcu zespół dostaje strzała, nie?
No wiesz, Mateusz, ja też tak sobie myślę, że tutaj nie ma złotego środka i nie ma. Na pewno ten Agile też ma swoje blaski. Ja mogę też być super mega pechowym człowiekiem. Na pewno nie. Ja bym chciał tylko jedno słowo komentarza. Tak, proszę cię, Łukasz. Właśnie to chciałem też powiedzieć przed chwilą. Jeżeli biznes nie jest na to gotowy, no to ciężko będzie nam tu mówić o zwinności. Dokładnie. Dużo łatwiej jest, uwierzcie mi, jak się trochę pobawimy w biznes, mieć jasną kartkę z góry na dół wyszczególnione kryteria i później sobie zweryfikować, o to jest, tego nie ma, aha, no to za to nie płacę, za to płacę, za to nie płacę i mieć tą jasną sytuację. Tylko nie mamy wtedy możliwości po prostu zmiany w trakcie tego, a każda zmiana powoduje masę niezręcznych sytuacji związanych z aneksami do umów i wszystkimi rozmowami, które są męczące. Dlatego trzeba sztab ludzi, którzy by się tym zajmowali i się na tym jeszcze doskonale znali. Więc nie tylko byśmy angażowali wtedy deweloperów, architektów, na pewno architektów, liderów technicznych, Scrum Masterów i wszystkich innych, albo osoby gdzieś tam pośrednie project managerów, żeby tylko wyjaśnić jakąś tam jedną niesnackę, która jest czarno na białym wypisana. W momencie, kiedy dajemy tak, biznes musi być gotowy, żeby dać taką odpowiedzialność jednej osobie czy grupie osób, bo product owner, przypomnę, reprezentuje w Scrumie interesy grupy osób, ale jest tą osobą decyzyjną. Tylko że tutaj musi być ta świadomość też product ownera i Scrum Masterzy tak de facto powinni zadbać o to, żeby ten product owner był tego świadomy. I tu też widzę takie dysfunkcje, nie? Które się nam obnażają pod tytułem, że może zabrakło tej współpracy Scrum Mastera z product ownerem, gdzie on może się bał, może wziął to na klatę, a organizacja nie była na to gotowa i tak naprawdę kisił, a jak już przyszło to do czego, to i tak 2 lata popracował, możliwe, że zmienił pracę. No tak trochę trywialnie do tego podchodzę, ale taka też jest rzeczywistość. Nie? Znaczy z drugiej strony, Łukasz, to co mówisz, to też pokazuje, jak wszystkie role są ważne, tak? Że też zespół sam w sobie nie pozostanie, nie będzie już czuł tej pełnej odpowiedzialności, nie będzie mógł sam w całości rozumieć tych potrzeb biznesowych. Product owner też nie może sobie samodzielnie funkcjonować. Wracając do tych ról, padło takie pytanie od osób, które nas oglądają i myślę, że to jest taki dobry moment, że akurat zahaczę, bo Ewa i Łukasz o tym mówiliście wielokrotnie, o gotowości biznesu, że biznes ma być gotowy na Agile i padło takie pytanie, co zrobić, żeby była gotowość do Agile. Mhm. Ja mogę się tak w skrócie odnieść. Proszę. Wydaje mi się, że wymaga to bardzo dużej pracy, bo bardzo często biznes nie do końca nawet rozumie, co to jest Scrum czy Agile, bo słyszał tylko, że to jest coś fajnego. Nie? I wydaje mi się, że tutaj organizacje ogólnie, które przyjmują klientów, którzy byli wcześniej właśnie w jakimś twardym waterfallu, stoją przed gigantycznym wyzwaniem, żeby uświadomić, czym co jest. A jak to się robi, to pewnie najlepiej powie Łukasz, bo on takie procesy już przeprowadzał z dużym sukcesem. Łukasz, jakaś pigułka, która leży. Jak być gotowym, to w pigułce. Najważniejsze sobie uświadomić potrzeby, jakie mamy i od tego powinniśmy wyjść, jakie mamy cele strategiczne w organizacji, jak te cele strategiczne w organizacji się mapują na cele operacyjne w różnych działach organizacji, bo zakładamy, że to są większe lub mniejsze firmy, bo w momencie, kiedy jest 5 osób na składzie, to nie mówimy tutaj o jakichś większych pieniądzach i to możemy sobie eksperymentować. Gotowość właśnie na i ta firma musi mieć to w małym palcu. Co chcę osiągnąć, może niekoniecznie w jaki sposób, ale gdzie chcę być za jakiś czas i mieć do tego już miary, na podstawie których dokładnie będą wiedzieć, jak to weryfikować w trakcie, aby podejmować decyzje nie za rok albo na koniec projektu, tylko w trakcie jego trwania. Więc ja tu od razu, wchodząc do organizacji, pierwsze co, to po co my to chcemy robić, czy my w ogóle tego potrzebujemy, czy już wy wiecie doskonale i nie ma tutaj miejsca na jakąkolwiek zwinność i jakąkolwiek dyskusję, tylko z góry jest narzucona temat i to od razu widać, jeżeli firma chce się adaptować, wręcz potrzebuje. Najlepsze są firmy, które wiedzą, że już są daleko w tylu za konkurencją i szukają pomocy i wtedy im naprawdę rzucają wszystko na szale i jest dużo prościej. Mimo, że jak firmy dobrze stoją, chcą czegoś takiego spróbować, ale tak naprawdę nie chcą pod tytułem, że nie dają tej możliwości. Ale
w pigułce. Cele strategiczne, cele operacyjne, każdy dział powinien wiedzieć, jak to się mapuje, jak to się przekłada na firmę, na organizację, bo po to my to robimy, nie? Czyli po to, żeby de facto albo zarabiać pieniądze, albo zwiększać swoją konkurencyjność na rynku. Idąc dalej, oczywiście kultura organizacyjna, bez tego nie ma mowy, albo przynajmniej jakieś jednostki z każdych działów, albo taki zespół reprezentacyjny, całą organizację, który podejmuje decyzje. Ja to nazywam głównie takim lejkiem decyzyjnym w firmie, która jest to zbiór osób, które po prostu podejmują decyzje strategiczne i operacyjne na poziomie organizacji. Najlepiej to są reprezentacji wszystkich tych działów. Niezbędny jest tutaj osoba, która już coś takiego przeprowadzała, żeby tego ducha zwinności wdrożyć pod tytułem, chodzi tutaj o wartości. O wartości tutaj ze Scruma filary nam się tu kłaniają, czyli transparencja, inspekcja, adaptacja, uświadomienie, że spotykajmy się przynajmniej na miesiąc, bo wiem, że biznes nie lubi się spotykać często, ale chociaż raz w miesiącu sprawdźmy, w którym kierunku ona idzie, zobaczmy te metryki. Samo to, żeby wypracować metryki, to już jest kawał roboty trudnej do przebrnięcia przez biznes. Uświadomienie, że te cykliczne nawet spotkania biznesu są kluczowe, żeby podejmować dalsze decyzje. I szczerze powiedziawszy, w pigułce najlepiej iść od kwartału, wtedy klient to najczęściej rozumie, biznes też to rozumie, bo no raz na kwartał to jestem w stanie ci poświęcić te 15 minut, przecież ja jestem najbardziej zajętą osobą w firmie i to jest de facto prawda, ale poświęcę ci, zobaczymy co to przyniesie. Po tych kwartalnych gdzieś tam spotkaniach zazwyczaj idziemy w kierunku miesięcznych spotkań, tak żeby, widzę, że mam większy wpływ, bo biznes zazwyczaj wtedy dostrzega, że okej, okay, raz na kwartał jest okej, okay, ale już jest mi niewystarczająco, chciałbym częściej coś zmieniać, dając tą autonomię i przestrzeń do wytwarzania trudnych elementów systemu dla deweloperów, którzy, jak przypomnę, nie są tani. No i to idziemy znowu w tą iterację i transparentność, czyli pokazywania przez de facto fakty, w którym miejscu jesteśmy i jak to się ma do tych celów, które sobie biznes wypracował. Bez tego nie ma co się w to pchać, bo będziemy mieć osobę, która jest tak naprawdę wydzielona zazwyczaj gdzieś tam z project managera, jest to product owner, bo chcemy pracować w Scrumie zazwyczaj, jak Mateusz powiedział, a tak de facto ona nie ma nic z tym wspólnego, poza tym, że liczy słupki. I tak to u mnie wygląda. I cała reszta to jest nieistotna, póki nie uświadomimy sobie w organizacji, co my chcemy wykonać i w jaki sposób. To, co powiedziałeś, to jest też po stronie biznesu. Padła taka teza od naszego jednego z widzów, że w momencie, kiedy kończy się konflikt pomiędzy developem a working software, kiedy mamy taką sytuację, że klient przestaje nas traktować jako dostawcę i product owner widzi w nas partnera. Ewa, gdybyś mogła się też odnieść do tej tezy i do tego właśnie jeszcze do tych relacji. Czy jaki jest w ogóle patent na to, żeby on przestał widzieć w nas tylko dostawcę, a widział w nas partnera. Łukasz już to się odniósł, ale twojej perspektywy. To zależy w dużej mierze i od klienta, i od nas samych. Czasem to mogło też być bardzo rzeczy zależące od naprawdę pojedynczych osób. Przypomina mi się taka sytuacja jeszcze z pracy w takim bardzo sztywnym waterfallu, gdzie udało się tak naprawdę znacząco poprawić relacje między naszą firmą a klientem poprzez takie bardzo po prostu proste podanie mu dłoni, wyjście mu naprzeciw, zapytanie się kliencie, ale czego ty naprawdę oczekujesz, jak możemy ci pomóc, wyjaśnienie, że to czego on od nas oczekuje w tym czasie, który potrzebuje, to nie jest coś, co on może dostać, ale może dostać coś innego, co spełni te same potrzeby. I odniosłam wrażenie, że po raz pierwszy z tym człowiekiem ktokolwiek tak porozmawiał, że zawsze był przyzwyczajony do tego, że on czegoś wymaga, a później krzyczy na ludzi, że czegoś nie dostał. A teraz po raz pierwszy mógł faktycznie z kimś porozmawiać i ta relacja naprawdę się fantastycznie rozwinęła od tego momentu. Także bardzo ważne tu są według mnie miękkie aspekty, nie można o tym nigdy zapominać, ale też działające oprogramowanie i dostarczenie klientowi tego, spełnienie tej jego potrzeby, którą on chce i podkreślenie tego. Być może czasem powiedzenie mu, słuchaj, myślałeś, że to będzie zrobione w taki sposób, zrobiliśmy to w nieco inny, ale robi to dokładnie to, co chciałeś, a może jeszcze nawet coś więcej. Zobacz, że masz większą konkurencyjność na rynku dzięki temu. Naświetliliśmy ci parę obszarów, o których w ogóle wcześniej nie myślałeś.
I to jest po prostu budowanie zaufania, pewnej relacji partnerskiej i nie robi się tego z dnia na dzień. Na pewno też może pomóc nasza renoma. Jeżeli mamy renomę jako firma, że wiadomo, że jesteśmy solidni, że z nami można się dogadać, że szukamy rozwiązań, że jesteśmy na rynku od dawna, a nie od wczoraj, też to jest to coś, co gra na naszą korzyść. Ja jeszcze chciałem odpowiedzieć na to pytanie, bo znaczy ja tak zgadzam się z Ewą, ale tak od strony zespołu deweloperskiego, to zabrzmi bardzo prozaicznie, ale robić dobrą robotę przez długi czas, czy po prostu regularnie, i to jest podstawa, bo tak budujemy zaufanie. W końcu ludzie biznesu tak zwani zaczynają dostrzegać, że okej, nie trzeba im patrzeć na ręce, wszystko idzie dobrze, to jest jedno, a drugie to właśnie to, co jest dla mnie ultra istotne, to jest właśnie to spojrzenie jak na potrzeby w pierwszej kolejności, bo wielu deweloperów w sposób jakiś naturalny, myślę, mogę powiedzieć my, deweloperzy, bo mnie też to bardzo dotyka, jak mamy jakieś zadanie, zaczynamy myśleć o realizacji od razu i siłą rzeczy o różnych problemach, które możemy z tym mieć. Że to może zająć tyle, to może spowodować to. I w momencie, kiedy nawet może nie cały zespół, myślę, że tutaj bardzo przydatny jest silny lider, powiedzmy. Jeden silny lider, czy może paru silnych liderów w zespole, którzy przyjdą do tego biznesu i zaczynają rozmowę od tutaj, biznes mówi, chcemy to i to w taki sposób i zaczyna rozmowę od okej, to my pomyślimy, jak to zrobić na wtedy, co wy chcecie najlepiej. Tutaj może tutaj zalepimy taśmą, tutaj coś tam. Oczywiście ta taśma, czyli dług technologiczny, to jest też bardzo, bardzo ważny temat, trudny temat w tym wszystkim, tak. bo on się pojawia, nim trzeba zarządzać. Jeśli z kolei będziemy za bardzo zwracać uwagę na potrzeby biznesu, czyli będziemy zawsze mówić tak, to nas zabije ten dług techniczny. Jeśli będziemy go starali się minimalizować, jak najbardziej, to z kolei nie będziemy w stanie spełniać tych potrzeb. I bardzo, bardzo już tak reasumując, ja uważam ze strony zespołu, który no, uważam jest w takiej pozycji, gdzie ma zaufanie już w tej chwili, to było kluczowe, czyli skupienie na jakąś odpowiedzialność, jeśli zdarzają się awarie, to żeby nie było tak, że nie wiadomo kogo szukać, tylko jesteśmy na pogotowiu, a przede wszystkim robić tak, żeby tych awarii nie było. No i patrzenie na potrzeby, bo to naprawdę, no wiadomo, że nie wpłyniemy na to, jacy są nasi właśnie partnerzy po stronie biznesu. Nie wpłyniemy na to, jeśli ktoś, z kim się ciężko współpracuje, to trudno. To być może Scrum Master jest w stanie jakoś skoachować, prawda, i tak dalej. Natomiast myślę, że większość osób jednak jest ok po obu stronach i bardzo doceniają takie podejście, jeśli my pokażemy im, że rozumiemy i że chcemy zrobić ten. Oczywiście oddam głos i Łukaszowi, i Mateuszowi. Widzę, że zgłaszacie się. Świetnie, Marcin, bardzo fajne podsumowanie, bo tu bardzo podkreśliłeś, czym jest partnerstwo, tak? Że żeby być partnerem dla biznesu, dla klienta, to musi mieć też tą i odpowiedzialność, i jakość, czyli też przekonanie, a nie wytwarzanie szybko, na już, na teraz. A właśnie, ja bym chciał tutaj troszkę szpileczkę. Dobrze, malutką. Daj szpileczkę. A... Jako były deweloper i człowiek orkiestra, chcę powiedzieć jedną rzecz, że dużym miejscem na konflikt, nawiązując do tego pytania naszego widza, jest to, że są dwie strony. Klient chce szybko coś pokazać, dostarczyć, żeby coś udowodnić, a my chcemy mu zrobić armatę, która będzie już wszystkie przypadki testowe ogarniać. Nie? Tak nie powstają duże projekty, znaczy tak nie powstają startupy, które są rynkowe na rynku, tak powstają potężne projekty, które bardzo często się kończą w szufladzie. Ryzyko konfliktu jest olbrzymie pod tytułem, ale ja chciałem coś tylko, bo ja muszę to udowodnić, pokazać, hipotezę obalić, czy potwierdzić na poziomie już fakt, przesuwać to u klientów, a my już chcemy, żeby to ultra super działało. To jest część biznesowa, to jest część deweloperska. Każdy ma swoje odpowiedzialności i trzeba się gdzieś spotkać po środku i sobie o tym film tłumaczyć, ale podpisuję się pod Marcinem, budowa zaufania jest tu kluczowa, a zbudujemy ją tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy dostarczać potrzeby, realizować potrzeby w sposób taki, jak klient sobie tego chce, dodając tą wartość,
za którą jesteśmy odpowiedzialni i w której jesteśmy profesjonalistami, czyli wytwarzanie oprogramowania i wskazywania tych punktów pośrednich i też godzenia się czasami powiedzieć, dobra, lecimy, są jakieś tam eventy, które są kluczowe do tego, żeby to oprogramowanie działało w tym zakresie, to tutaj troszeczkę przymkniemy oko po dewelopersku, ale będzie działać, ale będziemy mieć na tym kontrolę. Inaczej nie jesteśmy rynkowni, inaczej się sami mylimy, to nie jest zwinność, to jest wręcz przeciwnie, to jest znowu overengineering tak zwany i tego przed tym przestrzegam, to nie jest biznesowo koszerne. Mateusz jeszcze kropka. Ja bardzo często spotkam się z sytuacją, która jest dość odwrotna od tego, co mówicie. W kontekście zdarzają się takie sytuacje i ja je najbardziej pamiętam jakoś z jakiegoś powodu, może dlatego, że zwykle mnie po prostu dobijają takie sytuacje dość emocjonalnie. Kiedy my stoimy przed takim sytuacją, kiedy klient chce wszystkie funkcjonalności w cenie tej podstawowej funkcjonalności. I my proponujemy mu, zrobimy ci tylko i wyłącznie tą podstawową funkcjonalność w tej cenie, a jest taki problem, że on chce wszystko, ale żeby dalej było w tej cenie. Nie? I tak jak mówicie, że o generowanie zaufania, nie? No to my staramy się robić pewne rzeczy generycznie, niegenerycznie, robić różne rodzaje triki, może upraszczać czasami tą biznesowe, czasami też wchodzić bardzo głęboko i pytać się, dlaczego to tak ma być, czy to muszą być faktycznie trzy moduły, czy może być jeden konkretny, nie? Wtedy będzie faktycznie taniej, jak chcesz. Ale ja mam bardzo często taką sytuację, kiedy my już wiemy o tym, że wchodzimy w dług technologiczny, ponieważ nie ma żadnego innego odwrotu, bo każda operacja, którą spełni to, co product owner chce, jakby nie spowoduje, że to będzie ładne, fancy, z testami i tak dalej. Nie? I ja raczej się nie spotykam z sytuacją, kiedy zespoły, w których jestem, chcą super fancy testowo i w ogóle, tylko chcą mieć jakiekolwiek zabezpieczenie, jakiekolwiek zaplecze, że to, co zrobią, zostanie przyjęte i zostanie dobrze i nie zostanie skrytykowane. Nie? A często się niestety spotykam z takim pojęciem, że tak może się powtórzę, ale powiem troszeczkę parafrazą. Wykonaliśmy jakiś moduł, który jest zrobiony według kryteriów akceptacyjnych i mimo tego, że wszystko jest opisane, product owner się zgodził na tę historię, zrobiliśmy 3 sprinty na dany moduł, to on jakimś sposobem miał nadzieję, że dostanie więcej w tym samym czasie, albo nawet w tych rzeczach, które są, mówi, że było coś umówione wcześniej, mimo że nigdzie nie zostało spisane, a my już i tak robiliśmy na szybko, żeby zmieścić coś, bo w ramach tej negocjacji, tego zaufania stwierdziliśmy, ok, spróbujemy zrobić to w taki, a nie inny sposób. Nie? I to jest rzecz, którą ja się czasami ścieram. Nie? I wydaje mi się, że to jest oddzielna sytuacja, o których mówił Marcin wcześniej, że budujemy zaufanie przez to, że robimy coś inaczej, ale równie dobrze. Ja się raczej zdarzam z sytuacją, że buduję zaufanie i muszę próbować budować zaufanie tym, że to, co zrobimy, jest wystarczająco dobre dla ciebie. Mimo tego, że chcesz znacznie więcej, a nie chcesz za to zapłacić. Nie? Widzisz, Mateusz, gdybyśmy nie mieli takich innych różnorodnych poglądów, nie byłoby dzisiejszej też dyskusji, prawda? Tak. Bo sytuacje mamy różne i gdyby było tak różowo, że Agile jest odpowiedzią na wszystkie nasze bolączki, to też wszyscy mieliby Agile i wszyscy by stosowali Agile w wytwarzaniu. Aczkolwiek twoja wypowiedź trochę mi się kojarzy też z tym, co jeden z widzów nam podpowiada, tak? Czyli właśnie im więcej przekonania po stronie product ownera, po stronie biznesu, że nie ma dostawcy, ale ma partnera, tak, tym te sytuacje, o których mówisz, minimalizują się. Tak? Im więcej zaufania to i tej rozmowy, co do płacenia za chwilę pewnie też przejdziemy. Tak. No dobra, no to takie pytanie i zacznę od ciebie w takim razie, Mateusz. Czy Agile motywuje do pracy deweloperów? Wydaje mi się, że to odpowiedź na to pytanie jest bardzo, 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 bardzo skomplikowana. Byłem przygotowany na tego rodzaju pytania. Z jednej strony jest fajnie i deweloperzy, ja wiem, sam jestem deweloperem i widzę po znajomych i widzę też po swoich studentach, że oni są bardzo podjarani Scrumem z tego względu, że mogą nabudowywać jak piramidę. Klocki na początku, potem pierwsze piętro, potem jakiś klocek z boku, potem znowu jakiś klocek na pierwszym piętrze, a może jeszcze klocek na drugim piętrze i to się fajnie buduje. Nie?
i ogólnie rzecz biorąc wszyscy są podjarani. Właśnie do momentu w takim, kiedy zdajemy sobie sprawę, że wybudowaliśmy na jednych klockach trzeci, czwarty, piąty, szósty poziom, bo fajnie nam szło i takie były decyzje PO, a gdzieś tam baza jest taka, która się chybocze i co się trzyma. I te dwa aspekty cały czas gdzieś tam się we mnie jako dewelopera też kręcą. Ja, tak jak mówiłem na samym początku, lubię Scrama, lubię Agile z tego względu, że cały czas mam kontakt z biznesem i mogę rozbudowywać to wszystko w taki sposób bezpośrednio, mieć bezpośredni kontakt. Chcesz tak czy tak, ten przycisk ma być czerwony czy zielony. Tak masz wpływ na produkt. Proszę? Masz po prostu wpływ na produkt. Tak, mam po prostu wpływ na produkt i mogę mieć to. A z drugiej strony jest bardzo dużo takiej rzeczy, które z jednej strony troszeczkę mnie złością, nie? Czyli konsekwencji tego, że na przykład za pół roku zrobiliśmy wszystko super, ale mamy taki dług technologiczny, że nie wykupimy się z niego przez najbliższe dwa lata. Nie? No i to są właśnie te dwie strony. Ja mam te dwie strony naraz w sobie. Nie? Z jednej strony fajnie, a z drugiej strony często konsekwencje budowania czegoś w taki sposób modułowy i jakby zamykania tego w ramach sprintu i dążenia do następnego etapu, tak? Czyli mamy deskorolkę, potem mamy hulajnogę, potem mamy motor, a potem mamy samochód, tak? To potem się okazuje, że nie da się z motoru zrobić samochodu, bo no już się po prostu nie da tego zrobić, nie? Trzeba przepisać cały moduł. Łukasz, odniesiesz się do tego. Tak, oczywiście, że się odniosę. Słuchajcie mnie dobrze. Słuchajcie, ja się podzielę w sumie doświadczeniem. W kilku, niestety tylko kilku, ale nie kilkunastu projektach pracowałem. I w projektach, które były rentowne, które się opłacały i które były do przepisania. Do przepisania mówię pod stroną kodu. I teraz mam taką świadomość, że chciałbym dożyć, że doprowadzę swój biznes do motorynki, bo ona już będzie jeździć i zarabiać pieniądze albo przynajmniej tworzyć wartość, do której ona była stworzona. I w tych projektach, w którym ja brałem udział, to po prostu to są te motorynki, które dojechały do pewnego momentu. Oczywiście one się chwieją, chiboczą, na zakrętach mogą gdzieś wlecieć w kosmos, ale one przynoszą wartość, one już są rentowne. I zazwyczaj wchodząc do takich projektów, nowi deweloperzy łapią się za głowę. Tutaj jest nam potrzebny ten szacunek do tego, co zostało zastane, gdyż kurczę, to jest na tych taśmach, o których mówił Marcin wcześniej, ale to działa, to przynosi nam kasiorę, że tak powiem w skrócie. I dlaczego mielibyśmy nawet z motorynki jej nie przebudować na nowo, jeżeli nas na to stać? I to jest cała ta kwintesencja, o której chciałem powiedzieć. A co do motywacji, to musicie mi dać więcej czasu antynowego, to chętnie też opowiem. To ja zabiorę Marcina. Poprowadzę w takim razie Marcina. I Marcin, czy Agile cię motywuje? No. Ja się zgodzę, że to nie jest prosta odpowiedź, bo tak, mnie motywuje, ja lubię, może to już tutaj z kontekstu z mojej wypowiedzi widać, że ja lubię to podejście powiedzmy do pracy, natomiast ja bym zadał jakby odwrotne pytanie, co ludzi demotywuje i myślę, że jedną z takich rzeczy, która wielu deweloperów, ogólnie ludzi demotywuje, to jest bycie traktowanym jak zasób. Przesuwanie między zespołami na przykład i tak dalej. Coś, co w takich agile'owych, autonomicznych zespołach, powiedzmy, grupach, z definicji się dziać nie powinno, więc to jest może taki element, który może motywować, a poza tym to wszystko, co mówiłem, czyli co Mateusz mówił, wpływ na produkt, takie poczucie odpowiedzialności, poczucie sensu tego, co robimy, myślę, że to jest bardzo ważne. Znaczy ja mówię w takiej sytuacji, że to wszystko działa dobrze. Taką sytuację, kiedy to nie działa i to są inne sytuacje. Ja wtedy też jestem dumny. Tak. Natomiast jakby jeszcze z drugiej strony, ja uważam, że Agile, do pracy w Agile'u potrzeba zmotywowanych deweloperów. Ponieważ jeśli tego nie będzie, to nie ma szansy się udać. W sensie, Bo tylko zmotywowany człowiek jest w stanie spełnić te warunki typu na tyle zaangażowania, żeby być tym partnerem w biznesie, dla biznesu,
żeby brać odpowiedzialność za swoje rzeczy. Jeśli ktoś nie ma motywacji, to po prostu w najlepszym wypadku przyjdzie, odbije się kartą, zrobi robotę dobrą, chociaż nie tak dobrą, jakby zrobił, gdyby faktycznie czuł motywację. Także mnie motywuje, na pewno nie każdego, to jestem przekonany, może nie będę rozwijał tutaj, ale może przy następnym pytaniu. Natomiast inna sprawa, że jeśli nie motywuje, jeśli zespołu, firmy nie motywuje Agile, to moim zdaniem to nie ma szansy się udać w ogóle. To Ewa, pytanie pójdzie do ciebie w związku z tym, bo oczywiście nie każdy jest w stanie sam się tak motywować i lubić Agile jak Marcin. Jak ty sobie właśnie radzisz z motywacją zespołu do Agile'a, do tych rotacji, o których też Marcin wspominał, tak? Do przesuwania pomiędzy zespołami, żeby cały czas ta motywacja Agile'owa w zespołach była? Ja się znowu tak trochę cofnę o jeden krok, bo bardzo lubię zawsze mieć takie szersze spojrzenie. Najpierw zastanówmy się, jakich właściwie mamy deweloperów do dyspozycji. Czy jesteśmy, czy w zespole, w którym pracuję, są ludzie, którzy są właśnie zmotywowani, którzy są pasjonatami, którzy mniej lub bardziej czują tego Agile'a? Czy są tam raczej jednak ludzie, którzy się odbijają kartą 8-16, co zrobię, to zrobię i idę do domu? Trzeba wiedzieć, jakich tak naprawdę mamy ludzi. I ja nie mówię, że ten drugi typ jest gorszy. Też oni mają swoje miejsce w świecie, ale trzeba być świadomym, z jakimi ludźmi pracujemy. Bo zauważcie, jeżeli ktoś nie chce brać na siebie tej odpowiedzialności, to co ty, Marcin, na przykład powiedziałeś, to będzie osoba, która jeżeli tylko pojawi się jakaś trudność albo jakieś wymaganie wobec niej, to zacznie się zasłaniać jakimiś zasadami. Zacznie szukać jakichś ram, za którymi się będzie mogła schować. I tam bardzo trudno jest taką osobę przekonać do Agile'a. Według mnie, co by podziałało, to jest właśnie pokazanie tego, że to nie jest tak, że po prostu sobie piszesz kod i idziesz do domu, tylko tworzysz coś fajnego, tworzysz coś, z czego ludzie będą używać, z czego możesz być dumny. Jeżeli jakiegoś programisty, nie wiem, nie interesuje dana branża, może powinien się zająć czymś innym. Znaleźć sobie taki produkt, który jakoś tak bardziej z nim będzie rezonował, żeby faktycznie chciał iść do pracy. Trzeba namierzyć tak naprawdę, i tutaj tak trochę się pobawi może też psychologa, co tak naprawdę sprawia, że ten człowiek jest szczęśliwy i chce mu się pracować, a co sprawia, że on jest nieszczęśliwy i po prostu chce po prostu mieć to wszystko za sobą i iść do domu. To jest, ja tylko dopowiem, myślę, że, bo się całkowicie z tym zgadzam. Jak mówiłem o odpowiedzialności biznesu wchodzących gdzieś tam z winne wytwarzanie oprogramowania, decydujące się na to, to jest nie wystarczy powiedzieć, dobra, róbmy to, bo na poziomie naszej organizacji już wiemy, że kupę czasu i pieniędzy spaliliśmy na to, żeby właśnie rekrutację dostosować do tego, żeby ludzie trafiali tacy, jacy powinni, żeby uczyć tych, co już trafili odnośnie tych wartości, które my mamy, i to powinno być zbieżne z tym zwinnym wytwarzaniem programowania. To jest cały szereg, bo o tym się nie mówi, o tym się nie myśli, tak, że dobra, bo mamy już ludzi, no to, ale oni nam nie pasują, bo trzeba przebudować praktycznie całe podejście organizacji od zatrudnienia, po wdrożenie, szkolenie, jakieś tam miejsca na jakiś rozwój, kaizen, żeby zapewnić ten, już się uciszam, żeby zapewnić to szczęście, o której mówiła Ewa, żeby ci pracownicy faktycznie byli wydajni, robili to, co umieją najlepiej i jeszcze byli z tego dumni. Więc tutaj idę szeroko, nie? Bo o tym się nie mówi, a sama rekrutacja takich ludzi jest bardzo trudna. Aspekt miękki jest kluczowy, poziom komunikacji jest kluczowy. Czasami lepiej postawić na człowieka, który jest zaangażowany, świetnie się komunikuje, chce, niż tego super specjalisty, który jest takim później czarną owcą, czyli ja robię, ty spadaj, ja wiem to najlepiej, nie chcę się dzielić wiedzą, nie chcę współpracować, tylko robi pod własne nazwisko, czyli znowu mamy takie jednostki, a nie pracujemy w grupie, nie tworzymy tej wartości, po co w ogóle jesteśmy tu zatrudnieni, tylko robimy takie sobie mikro jakieś zarządzanie tym wszystkim. Chciałem to dopowiedzieć. Ja chciałem jedno zdanie tylko, przepraszam, wtrącę jedno zdanie, bo też Ewa to wyraziła się bardzo dobrze, lepiej niż ja, więc chciałem sprostowanie wystosować tutaj. To, co ja mówiłem o
zaangażowaniu, bo to tak, to jest coś takiego faktycznie, co się spotyka i może być zniechęcające dla kogoś, kto słucha, bo można sobie pomyśleć, że tak, teraz każdy musi być pasjonatem, zaangażowany, po pracy robić projekty, a w ogóle to pracować 12 godzin dziennie po nocach i tak dalej. A to zupełnie nie o to chodzi. To chodzi o takie zaangażowanie, jak już jesteśmy w tej pracy. I co więcej, to co Ewa mówiła, że jeśli ktoś nie chce po prostu, nie chce się tak angażować, nie chce brać odpowiedzialności na siebie, to, że jest dla niego miejsce w świecie. Ja bym powiedział, że jest wręcz w zespołach skramowych, bo to się może źle wyraziłem, skramowych czy agile'owych, tylko że po prostu takie osoby nie wystarczą, o to mi chodzi, bo taka osoba może przyjść, może robić świetną robotę, przecież to jakby nikt nie powiedział, nie chciałbym, żeby to tak wybrzmiało, że to jakby gorszy specjalista, nie. Tylko po prostu nie ma tego jakby takiego drive'u, powiedzmy, do wychodzenia gdzieś hop do przodu. Ale jeśli w zespole są takie osoby oraz osoby, które są hop do przodu, wtedy to jak najbardziej ma szansę działać, moim zdaniem. No tylko jest taka kwestia, że może taka nastąpi jakaś delegacja zadań już wewnątrz zespołu, jako tej jednostki, która się samostanowi. To ja tu jeszcze dodam i odpowiem na pytanie, które ty, Klaudio, zadałaś. Jak to się ma do przejść między zespołami? Jeżeli w jednym zespole ewidentnie potrzebny jest deweloper z jakiejś konkretnej technologii, to nie jest tak, że tam może pójść jakikolwiek człowiek, bo to może być człowiek, który się po prostu tam nie wpasuje, którego charakter i styl pracy będzie diametralnie inny. Nie dość, że zepsuje zespół, do którego pójdzie, i to całe formowanie się zespołu potrwa bardzo długo, to też będzie to strata dla zespołu, w którym on już jednak to swoje miejsce jakoś znalazł. Także mądrość tutaj osoby, która odpowiada za to, jak te zespoły się formują, polega na tym, żeby nie patrzeć tylko na staż zawodowy i na technologie, w których ktoś jest biegły, ale też właśnie na ten aspekt miękki, żeby bariera wejścia kogoś do nowego zespołu była jak najniższa i dla tej osoby, i dla zespołu, który tam właśnie, którą ma zacząć wspierać. Wy pięknie opowiadaliście właśnie o Agile'u. Czymś, co jest bardzo głębokie i jednocześnie bardzo szerokie, tak? Że nie można pominąć żadnego z tych aspektów, że jeżeli będziemy patrzeć tylko na artefakty czy na jakieś inne wydarzenia, role skramowe, to nie będziemy agile. I chciałam wam postawić właśnie taką tezę, że wszyscy może mają skrama, czyli napiszą sobie na stronach internetowych, tak? No i mamy skrama, ale czy wszyscy są agile? I może zaczniemy od Marcina tym razem. Co ty o tym mówisz? Ja myślę, że to dotyka tego sedna w ogóle, po co jest ta debata tak naprawdę, ponieważ tak, faktycznie tak jest. Scrum jest, tak przynajmniej ja tak uważam, Scrum jest takim słowem kluczem. Jest tak, jak jest cloud, blockchain i inne rzeczy, to się daje do ogłoszeń i wszyscy mówią, że tak jest. Natomiast no właśnie to też dotyka kolejnego debatu, czy Scrum i Agile to samo. No moim zdaniem nie. Scrum to jest jakaś metodyka, która pozwala, jakby to powiedzieć, uporządkować ten Agile, bo Agile w sumie to jest Agile Manifesto, 4 zasady w porywach do 12. I to może... W porywach do 60. W porywach do 60. No nie, na stronie Agile Manifesto jest jakieś tam 12 zasad napisanych, jak się kliknie na dole w link. Po naszej debacie będzie kolejnych 50, bo macie... Nie byłeś na szkoleniu Łukasza, jest 60. Okej, okay, to do 60. No, ale Łukasz tylko rozwija te 12 i tam daje przykłady, więc tak się może wydawać. Dobrze, ale do 12. Clue jest takie, że to nie jest wystarczające dla wielu osób, czy dla organizacji większych, bo tam generalnie mówi się ludzie ponad procedury i to się, myślę, sprawdza w małych zespołach i to też nie każdy, bo prawda jest taka, że dużo osób lubi mieć zasady wytyczone jakieś. Lepiej się z tym czuje, lepiej im się tak pracuje, w ten sposób pracują efektywnie i mają poczucie bałaganu, jeśli jakichś takich ram nie ma. I Scrum daje te ramy. I tak naprawdę mówi, że tutaj takie sprinty, tutaj spotkania, to wszystko. Tylko że w niewłaściwych rękach można wziąć tego Scruma, zaimplementować wszystkie te role, te wszystkie ceremonie, jak to się mówi, i wsadzić to w waterfalla i powiedzieć, mamy Scruma. Praktycznie. I to jest nadzwyczaj często. Tak, i właśnie dlatego ludzie nie lubią Scruma. I ja też nie lubię Scruma, bo
No bo takie są doświadczenia też wielu osób, że jest Scrum, a nie ma Agile'a właśnie, jakby w ten sposób. Tutaj można by, myślę, że i każdy z nas mógłby przytoczyć jakieś straszne historie z życia wzięte, właśnie związane z tego typu podejściami. Także odpowiadając na pytanie, czy faktycznie Scrum równa się Agile i czy wszyscy, znaczy ludzie mają może i Scruma, ale co z tego, można powiedzieć? Niekoniecznie są Agile. Łukasz? Nie no, Marcin, tutaj pięknie to powiedziałeś, muszę przyznać, i się pod tym podpisuję. No, trochę wam opowiem też na poziomie gdzieś tam rekrutacji, może słuchają niektórzy, co u nas byli na rekrutacji albo będą. Generalnie większość Scrum Masterów, którzy już mają nawet 2-3-letnie doświadczenie, przychodzi i ja to nazywam, i to tak się chyba fachowo też nazywa, znają mechaniczny Scrum, nie? Pod tytułem przeczytali Scrum Guide'a, poszli na szkolenie za grube pieniądze, bo to kosztuje naprawdę trochę grosza, porobili sobie certyfikaty, które nie sztuką jest zrobić, a na zadane pytania, co to jest estymacja albo po co to robimy, i to oczywiście pada jakieś tam rzeczy typu no mamy ciąg fibonacciego, ale po co to mamy, to wam powiem szczerze, że może koleżanka nas słucha, jedna osoba przez ostatnie 20 czy 30 moich spotkań, rozmów kwalifikacyjnych odpowiedziała mi, po co w ogóle jest ciąg Fibonacciego stosowany, bo generalnie większość przychodzi, a trzeba to stosować i koniec, czyli podchodzi do tego stricte mechanicznie. Biznesowi się to bardziej podoba, nawiązując do Marcina wypowiedzi, czyli ciężko się biznesowi wyobrazić sobie, co to takie jest, bez kontroli, bez zarządzania, bez wpływu, mimo to, że ten wpływ jest i ta kontrola jest jeszcze większa niż w waterfallu, bez jakiegoś namacalnego bytu, to potrzebują bardzo mocno mieć struktury, w której się będą poruszać, więc jak już to mają, to już są szczęśliwi, czyli no to zatrudnij Scrum Mastera, ty tu będziesz product ownerem, zespół jest, tam jest napisane 3-9 osób, dobra, my mamy 12, też przejdzie i jest ok, bo już to mamy, tak? No to robimy sprinty, tam jest napisane 3-4 tygodnie, im robimy sobie spotkania codzienne i na koniec robimy sobie demo oczywiście, żadne tam sprint review, tylko demo, retrospektywy w sumie nie musimy robić, bo po co, szkoda czasu. No ale mamy to, no generalnie o tym wszystkim mamy, bo ja wam opowiedziałem o wszystkich artefaktach i wydarzeniach, które gdzieś są w Scrumie, bez w ogóle pojęcia, po co to robimy, bez tych wartości, bez tego, w jakim to zmierza kierunku i w jaki sposób tym sensownie zarządzać. Scrum jest świetny do tego, żeby w tym pomóc, ale jeszcze na przykład świetniejszy też jest gdzieś tam, wszyscy mówią, że znają Kanbana, tak naprawdę nikt go nie zna. No przepraszam, to jest złe słowo, że nikt go nie zna. Dużo ludzi je zna, tylko że to jest spaczony temat, gdzie tam tych artefaktów i wydarzeń, ról nie ma praktycznie w ogóle, bo w tym się ciężko po prostu poruszać, nie? Tam jest wszystko umowne, tam jest trzeba wypracować sobie pewne polityki, podejścia, standardy, gdzie nie ma tego narzuconego i ludzie już to niekoniecznie lubią. A wisienką na torcie całości Scrum Agile jest jeszcze Safe, który Scrum w Safe jest dosłownie malutkim trybikiem w całej machinerii wszystkich wydarzeń, ról, spotkań i artefaktów, gdzie no, biznes już widzę, że ci duzi gracze lubią, bo tam już są wszystkie poziomy, tam jest poziom portfolio, managementu szeroko pojętego, wyższego, niższego i gdzieś na dole są zespoły deweloperskie, które mają sobie w tym Scrumie tam trybić, a cała reszta jest super świetnie opisana i faktycznie to może też działać, nie? Czyli zobaczcie, że ze Scruma mamy już takiego safe'a, coraz większe, oczywiście jest to potrzebne do skalowania niektórych elementów, ale to nam nie zapewni, nawet jeżeli zatrudnimy sobie osobę, która nam wdroży safe'a, nie zapewni nam, że będziemy zwinni i będziemy szybko reagować na zmiany, bo po prostu możemy się po prostu kręcić wokół własnej, gonić własny ogon po prostu. Tu Łukasz, pewnie to porównywanie to byłoby kolejnym naszą piękną dyskusją wyższości różnych metodyk zwinnych, natomiast oczywiście przede wszystkim to, co chcieliśmy tutaj pokazać i zaznaczyć, to że właśnie, czy ten Scrum, czy wszyscy mają Scrum, ale czy są Agile? Ja wrócę do tego jeszcze i poproszę jeszcze Mateusza i Ewę. Mateusz,
Jak ty na to patrzysz? Ja już mówiłem, że wydaje mi się, że to jest jedno i to samo, bo po prostu bardzo często wszyscy mówią te dwa słówka zamiennie. To nie jest tak, że ja nie znam jakby reguł gry w jednym i w drugim, tylko chodzi mi, że w takim rzeczywistym zestawieniu wszyscy mówią, że są agile, że stają w skrama, nie? W takim dużym uproszczeniu. I tutaj się pojawia taka rzecz, no, chociażby z tym ciągiem Fibonacciego, nie? Po co on jest? Może byśmy tak zrobić ogólnie egzamin mój, Łukasz, egzaminatorze, po co jest ciąg Fibonacciego, nie? Dużo osób nie wie. I tak przed chwilą pomyślałem, że w sumie ja mam swoją interpretację ciągu Fibonacciego i być może różne ludzie mają też różne interpretacje, co to jest ciąg Fibonacciego. Dla mnie to jest po prostu swego rodzaju trudność tego zadania. Czyli to nie jest, ile czasu to zajmie, to nie jest też jak dużo deweloperów potrzebuje to zadanie, tylko to jest jakaś taka wartość, która porównuje się pomiędzy różnymi historiami, czyli teraz wydaje mi się, że jest ciutkę łatwiejsza historia, teraz wydaje mi się, że jest ciągle ciutkę trudniejsza historia niż ostatnio i z tego można po prostu wnioskować pewne rzeczy. A czego ciąg Fibonacciego, a nie po prostu kolejne liczby od 1 do 10 czy do 20? Dla mnie zawsze to był taki trik psychologiczny, z tego względu, że jeżeli mamy jakiś mały obiekt przed sobą, nie wiem, weźmy swoją myszkę, to jesteśmy go w stanie obrócić i zobaczyć z każdej strony. Nie? Jeżeli wziąłbym samochód, to muszę się nieźle napracować, żeby zweryfikować wszystkie rzeczy, które są w środku, na zewnątrz i w ogóle. Więc jeżeli estymuję coś, ciągiem Fibonacciego na 1-2, to bardzo jestem w stanie się temu przyglądać. Te kryteria akceptacji, które są w tej historii, są na tyle jasne, proste i całe co zadanie jest na tyle mało skomplikowane, że łatwo mi jest określić, że to ma właśnie wagę 1 albo 2. Natomiast kiedy estymuję 21 albo więcej, to oznacza, że tak naprawdę jest duże z mojej perspektywy ryzyko, że tak naprawdę nie wiem, co tam ma być w środku, albo nie jest wystarczająco kryteria akceptacyjne dla mnie w 100% jasne, albo po prostu dzieje się coś po drodze, to nie jesteśmy na ten moment w stanie przewidzieć, dlatego zawyżamy tą ocenę, mamy jakiś poziom niewiedzy. Teraz egzaminator Łukasz, czy dobrze odpowiedziałem? No to nie miejsce na egzamin, także ja trochę dyscyplinując Was, ponieważ czas nam ucieka. Oczywiście dziękuję Ci, Mateusz, bo to też pokazuje, prawda? Ja chciałem o tym powiedzieć. A będzie jednak egzamin, proszę. Będzie jednak egzamin. Mateusz bardzo świetnie to opowiedział, tylko brakuje właśnie tej kropki nad i, której ja oczekuję, nie? To skomplikowanie, to ryzyko, o którym powiedziałeś, ma nas przyczynić jedynie i tylko i wyłącznie do rozmowy, do współpracy z klientem, do negocjacji, do dzielenia, do generalnie współpracy. I wszyscy o tym zapominają, bo generalnie zostawiają to, tak jak ty powiedziałeś, przysłowiowe 21 i show must go on, a to ma tylko i wyłącznie aspekt taki, że może nie tylko, ale aż, żeby wymienić się doświadczeniami. Dlaczego? Co jesteśmy w stanie zrobić inaczej? Zmotywować się do tego, żeby pogłębić temat, rozważyć go głębiej, aby minimalizować ryzyko, o którym mówiłem na samym początku. I to ma nam po prostu w tym pomóc. To jest tylko i wyłącznie narzędzie, które ma nam w tym pomóc. To, co powiedziałeś, bo o tym po prostu nie powiedziałeś, a to się zapewne dzieje w trakcie tych wszystkich schemat, żeby sobie odpowiedzieć na te pytania. No i to nam ma ułatwić tą pracę, nie? I zawsze jest frustracja pod tytułem 21-34, a może 25 by nam pasowało najlepiej. Tylko właśnie porozmawiajmy o tym, dlaczego, skąd wynikają takie duże rozbieżności. Tak. I to nas przybliża, zobaczcie, to jest właśnie ta ewolucja, empiryzm, o którym mówimy, żeby zachęcić do rozmowy, zachęcić do współpracy, poznania, dać możliwości, przestrzeń do wypowiedzenia się wszystkim członkom zespołu, udowodnienia czasami, potwierdzenia lub wręcz wskazanie klientowi, słuchaj, nie umiemy, nie wiemy, przyznania się gdzieś tam do faktu i podjęcia decyzji na poziomie ryzyka. Dobra, spróbujemy, zrobimy to jak najlepiej potrafimy, ale ryzyko jest duże i musimy to wziąć za to wszyscy razem odpowiedzialność. Zobacz, to jest zwykły ciąg Fibonacciego, no niezwykły, ale ciąg Fibonacciego, co ja mam na ten temat do powiedzenia, a niekoniecznie jest to mechanizm czysto mechaniczny pod tytułem 1, 2, 3, 5, 8 i rozchodzimy się do domu, bo już to mamy z głowy tak naprawdę. Nie? To jest trybik. Zrozumienie biznesu przede wszystkim i wyjście. Tak, to jest trybik do całego
całości, a nie tylko, a wszyscy mówią tylko o narzędziu, a nie mają perspektywy, po co w ogóle my to mamy robić, nie? To a dlaczego tak, nie sobie wpiszmy sobie 25 tak. i idźmy do domu? Ewa, ja poproszę ciebie o podsumowanie tej zażartej dyskusji, czy Scrum równa się Agile i czy Agile równa się Scrum. Jeśli chodzi o Scruma i Agile'a, to mam wrażenie, że bardzo dużo ludzi się często skupia na metodzie, a nie na celu, czyli robi to dokładnie nie tak, jak powinni, czyli ktoś sobie myśli, ok, mam wydarzenia scrumowe, celowo mówię wydarzenia, a nie ceremonia, mamy Scrum Mastera, Product Ownera, ok, pozamiatane, jest Scrum, wszystko działa. A się okazuje, że na przykład nigdy nie rozmawiamy z klientem, bo Product Ownerem jest osoba z naszej firmy i w sumie nie wiadomo, dla kogo to robimy. Bardzo często według mnie ludzie się na tym wykładają, albo firmy, albo wprowadzają Scruma, ten Scrum lepiej lub gorzej działa, ale nagle się okazuje, że PO się zwalnia, ktoś kto zna produkt powinien nad tym siąść, no to Scrum Master jest mianowany PO-sem. Albo deweloper, który jest jednocześnie testerem, jest też Scrum Masterem i ktoś twierdzi, że dalej ma Scruma. Najlepszy antypattern, jaki widziałam, to przyszedł kiedyś jeden manager i powiedział, no byłem na szkoleniu z Agile'a, Agile to jest takie fajne coś, od jutra mamy rano daily, daily polega na tym, że wszyscy stoimy i mówimy, co robimy. Ja tak tylko patrzyłam, no i te daily potrafiły trwać po 45 minut i to był taki klasyczny status meeting i to było na zasadzie, ktoś się skupił na metodzie, ale kompletnie nie na tym, dlaczego my tak właściwie chcemy to zrobić, jaki jest cel. Nie wiem, jedną z bolączek są też spotkania na przykład bez agendy albo które się ciągną w nieskończoność. Ludzie nie są w stanie mieć odwagi właśnie i zaufania do siebie i powiedzenia ok, to było bez sensu, może zrobilibyśmy to lepiej. Także dla mnie znowu tak idąc trochę krok w tył, trzeba się skupić na celu, a nie tylko na metodzie. Metoda to jest tylko metoda, to jest tylko narzędzie. Bierzmy to, co jest dla nas wygodne. Jeżeli Scrum jest wygodny, bo jest mały i dobrze opisany. O, widzę, Łukasz się zgłasza. Yes. Łukasz się zgłasza, ale ja go zapytam, w jakim temacie chcę podsumować, dlatego że słuchajcie, mamy bardzo dużo, to Łukasz, dam ci za chwilkę, jeżeli to będzie oczywiście kropka nad i, natomiast bardzo mamy dużo też pytań odnośnie tego, co jest kolejną naszą dyskusją, czyli o efektywności, o estymatach, o tym, jak zarządzać i ile co kosztuje. Więc Łukasz, jeżeli możesz kropkę nad i do tego Scrum równa się Agile, to bardzo proszę. Tak, i myślę, że już przybliżę nas do tego kolejnego twojego pytania, ile co kosztuje, bo chciałem spojrzeć tego, spójrzmy sobie wszyscy na tego Scruma z aspektu biznesowego. Ja uważam, że nie każdy biznes stać na to, żeby wdrożyć Scruma. To potrzeba naprawdę kupę pieniędzy, żeby zapewnić to wszystko, o czym Scrum mówi gdzieś tam w 20-stronicowej książeczce, żeby zachować strukturę, żeby zatrudnić odpowiednich ludzi. Tak jak powiedziałem, to nie wystarczy, bo już mamy, ich trzeba też zatrudnić, trzeba też wyszkolić ludzi, którzy to zatrudniają, żeby wiedzieli, o czym w ogóle jest mowa, jakich ludzi szukamy, jakich wartości, wpoić wartości, to jest bardzo trudne i zapewnić te wszystkie artefakty i za to zapłacić. Nie? To jest gdzieś, ja tak sobie gdzieś tam liczyłem 11, no załóżmy, niech to będzie około 20% czasu w trakcie gdzieś tam miesiąca, trzeba poświęcić, dokładnie chyba 12%, trzeba poświęcić, żeby zapewnić się wydarzenia w timeboxie, który opisuje nam Scrum. I nagle się okazuje, że biznes nie chce za to płacić. Przecież po co? Przecież lepiej, żeby Marcin i Mateusz programowali, bo oni są cenni. Więc i nie chcą na to też, nie mają na to przyzwolenia, więc nie dla każdego też jest Scrum. On się tak fajnie utarł, że wszyscy mamy Scruma, ale żeby go wdrożyć i żeby go poprowadzić, to jest kupa wysiłku i pieniędzy, żeby to wpompować. My się uczymy Scruma od ponad 10 lat i uważam, że ta debata mówi też nam jedno. Wszystko się zmienia, my się też zmieniamy i też coraz więcej wiemy i coraz więcej dostrzegamy problemów, jakie mamy z tym związane. Więc to nie jest tak, że my go już mamy w 100%, bo pod tym się bym w życiu nie podpisał. Pod mechanicznym Scrumem tak, żeby powiedzieć, że czy cała organizacja już tym żyje i ma go we krwi. Większość tak, ale nie cała. Dzięki bardzo. Słuchajcie, efektywność. Czy Agile zapewnia efektywność? Padają takie pytania w ogóle, czy deweloperzy wiedzą, co to jest estymata, co się pod nią kryje. Padają takie pytania, czy jak się ma ta estymata do rzeczywistości i jak
kończy się też to, żeby powiedzieć klientowi, że coś kosztowało więcej lub że dług większy. Mateusz, proszę, zacznij, bo o tej efektywności porozmawiajmy. Proszę, ręka podniesiona. Mi się wydaje, że odpowiedź na to pytanie jest względnie prosta. Tak naprawdę estymacja jest estymacją, to znaczy my się nie zobowiązujemy na to, że te 21 punktów, które przydzieliliśmy, czy 3, czy 5, to będzie dokładnie 5 dni dewelopera. W taki sposób to nie działa. My określamy, w jaki sposób mniej więcej na podstawie swojej największej wiedzy, doświadczenia całego zespołu może to zająć. I to też cały czas odwołuje się do tego, że dla mnie estymacja nie jest czasem, jest tylko jakąś taką abstrakcyjną wartością, którą na czas można później przeliczać sztucznie. Często ludzie przeliczają tak sztucznie i wiem, że z Łukaszem kiedyś miałem właśnie taką dyskusję, że biznes bardzo często na siłę próbuje przeliczać to, ile jeden punkt to ile dzień dewelopera. Bardziej mi się wydaje, że zasadne jest stwierdzenie, jaka na przykład zespół ma w pewnym stopniu pod średnią, czyli na przykład pod koniec sprintu wykonaliśmy 40 punktów, nie? Czyli na następny sprint możemy teoretycznie z tym samym zespołem wziąć też około 40 punktów. I w tym momencie mądry PO wie o tym, że ja tak postrzegam mądrego PO, że kiedy wykonaliśmy wszystko absolutnie, to znaczy, że trzeba śrubkę delikatnie dokręcić. Jeżeli jesteśmy na czerwonym w kontekście ostatniej historii, nie udało się dociągnąć, mieliśmy zrobić 40, zrobiliśmy 20, to znaczy, że jest katastrofa i za dużo albo za dużo wymagaliśmy, albo za dużo znegocjowaliśmy, albo być może jest jakiś inny problem w kontekście, na przykład kryteria akceptacyjne są za mało wyjaśnione, więc ta estymacja może oznaczać praktycznie wszystko. I trzeba bardzo dużej mądrości i wydaje mi się, że właśnie to jest to szkolenie, o którym mówił Łukasz i mówiła Ewa, że product ownerzy muszą po prostu być przeszkoleni do tego, żeby rozpoznawać, co zaszwankowało. Nie? Znaczy, poziomu, tylko ostatnie zdanie. Z poziomu dewelopera wiem, że bardzo warto to robić, z tego względu, że też to jest taki punkt obrony. Pamiętaj o tym product ownerze. To kosztowało tyle, wydaje nam się, że to będzie kosztowało więcej. Ty decydujesz, co mamy zmieścić do sprintu na przykład, nie? I jakby to jest jakaś taka relacja i na tym też się buduje zaufanie, że my za każdym razem piątkę estymujemy mniej więcej tego typu trudność, nie? Mateusz, a ja zacytuję ci tutaj, bo rozmawialiśmy o tej estymacie i ja zacytuję, pozwólcie, głos naszego jednego z widzów, gdzie jest taki cytat, rozmowa, jak rozumiem, pomiędzy klientem. Dzięki, że mówimy do biznesu, dzięki redukcji długu będę oszczędzał twoje pieniądze w biznesie. A na to biznes, okej, a ile dokładnie oszczędzisz moich pieniędzy i w jakim czasie, deweloperze? Ja nie lubię wykresy. nie lubię do końca tego pojęcia. Wiem, że pracowałem z jednym bardzo mądrym product ownerem, który mierzył takie rzeczy jak ile czasu, chodził ze stoperem dosłownie, do swoich interesariuszy i mierzył, ile wykonuje im jakaś operacja, a potem mierzył, ile było po naszej funkcjonalności zrobienie. Nie? I okazywało się, że na przykład nasz tydzień sprintu oszczędził 5000 minut pracy w roku różnych tam interesariuszy. Nie? Ale to znowu nie jest pytanie do dewelopera, tylko tak naprawdę product owner powinien mniej więcej być w stanie określić, ile ta funkcjonalność mu zaoszczędzi pracy. A natomiast jeżeli odwołujemy się do długu technicznego, to już jest temat rzeka i nie wiem, czy jest sens o tym tutaj jakoś super długo mówić. Ja czuję po prostu w taki sposób, że czym jest większy dług technologiczny, tym dłużej ta kaloryczność tego punktu jednego estymaty jest cięższa, bo po prostu więcej zajmuje coraz bardziej, coraz dłużej jedna pojedyncza funkcjonalność, którą teoretycznie rok temu przy mniejszym długu technologicznym zrobiliśmy w jeden dzień, to ten sam punkt po roku z ogromnym długiem technologicznym zajmie 5 dni na przykład, nie? To jest bardzo trudne, przeliczalne. Wydaje się, że książki można pisać o tym. No na pewno. Ewo, a powiedz w związku z tym, z twojej takiej perspektywy tego bliskiego też kontaktu z biznesem, o tej efektywności. Czy to, co klient myśli o efektywności versus właśnie to, co jeden z naszych widzów podkreśla, tak? Czyli ile zaoszczędzę, albo jak szybko, w jakim czasie, za ile pieniędzy, jak to ma się do tej oceny naszej efektywności w Agile'u lub też gdzie jest ten złoty środek? Znowu, dużo zależy tutaj od dojrzałości tej naszej relacji z klientem, czy to jest taka naprawdę relacja partnerska oparta na zaufaniu,
czy klient po prostu raz na kwartał mówi sprawdzam i chce zobaczyć, co my faktycznie robimy. Jedną z dobrych praktyk jest posiadanie mądrych metryk i prezentowanie ich też w mądry sposób, bo mierzyć można bardzo dużo rzeczy, ale nie wszystkie z tych rzeczy są sensowne i w zależności od zespołu trzeba wiedzieć, co tak naprawdę jest wartościową metryką, a co nie. Ja bym się jeszcze chciała uzupełnić to, co Mateusz, ty mówiłeś. Jedna rzecz to jest estymować zadania, ale też mądry zespół, mam tutaj na myśli łącznie ze Scrum Masterem i z PO, mądry zespół też wie, jak te wszystkie zadania ułożyć, że ryzyko nie kryje się w pojedynczych zadaniach, tylko ryzyko też się kryje w tym, że na przykład okej, bierzemy 40 story pointów, tak jak w poprzednim sprincie, ale te zadania są akurat w taki sposób zrobione, że możemy się nie wyrobić z testami, że niby wartość story pointów tak. Jest dokładnie taka sama, ale sprint się wyłoży, bo będziemy mieli wąskie gardło jakieś i właśnie mądry zespół, dojrzały zespół będzie wiedział, gdzie to wąskie gardło jest i w jaki sposób to ułożyć, żeby to miało sens, albo jak to ułożyć, żeby to wszystko tworzyło jakąś sensowną całość. Tak, jest to jest taki jeden przykład, że czasami nawet dzień jeden wolny zmienia kolejność. Tak. I jeszcze się odniosę, Mateusz, do tego, co mówiłeś. Bardzo mi się podobał przykład twój z mądrym PO. Chciałabym zauważyć, że na pewno istnieją biznesy, gdzie oszczędzenie komuś 5 minut czasu jest naprawdę na wagę złota. Z naszej perspektywy to może się wydawać, no okej, my trochę zmarnowaliśmy czas, ktoś tylko zyska 5 minut, ale może dla tej osoby te 5 minut to tak naprawdę są setki tysięcy złotych z jakiegoś powodu. Także też to gdzieś trzeba mieć z tyłu głowy, że być może właśnie optymalizujemy procesy na tak wysokim poziomie i też w sumie to jest fajne wyzwanie. Marcin, jak ty byś sparametryzował efektywność w Agile'u? Jak ja bym sparametryzował efektywność? A więc ja tutaj się zdradzę, że ja generalnie nie jestem tym człowiekiem też od metryk i różnych takich rzeczy. Najpierw bym się odniósł do długu technicznego i tego pytania. Ja sobie oglądam czata, więc widziałem to pytanie już wcześniej. Znaczy taka rozmowa jak dla mnie, że ile to będzie kosztować dokładnie, to sugeruje o właśnie jakiejś zaburzonej relacji, czy może relacji, która jeszcze nie jest na tym poziomie, na którym być powinna. Brzmi to tak, jakby klient po prostu nie rozumiał tego podejścia długotechnicznego. Natomiast czy łatwo i w jaki sposób by to wytłumaczyć, nie mam pojęcia. Przyznam się bez bicia, to Łukasz i Ewa, być może Mateusz też mogliby powiedzieć. Ja nie wiem, myślę, bo to jest temat trudny, tu się z Mateuszem zgadzam, że książki zdecydowanie o tym można pisać. Natomiast co do tej efektywności, to co Mateusz mówił, myślę, że się sprawdza w większości przypadków, tak jak to wygląda, tak jak ta definicja story pointa i mierzenia właśnie prędkości zespołu i względnych trudności czy czasochłonności historii, myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Natomiast ja bym chciał jedną tutaj tezę kontrowersyjną wysunąć, nie wiem czy kontrowersyjną, ale są takie projekty, w których estymaty nie mają sensu. Po prostu. I tak się je robi. I to jest takie, bo się robi jakby, bo dlaczego ciąg Fibonacciego? Czasem można zapytać, po co estymata? Mówię o takich projektach, które są długie, które wiadomo, że trzeba rozwijać, że jest długi backlog, że to są rzeczy do zrobienia, że są gdzieś na to pieniądze, powiedzmy. A już na pewno mówię o sytuacjach, gdzie jest deadline. Że się pojawia, że to nie zespół mówi na kiedy będzie, tylko klient przychodzi i mówi ma być na 25 maja. No i teraz to budzi różne reakcje. Moim zdaniem prywatnym uważam, że zespół powinien wyjść od potrzeby i powiedzieć dobra i spróbować dostarczyć. Tylko jakby czy jest sens estymować te historie, które sobie zapiszę, żeby gdzieś tam podzielić pracę? No, czy westymuję na 2, czy na 21, i tak musi być na 25 maja. Więc to takie moje 3 grosze do tego tematu, że estymaty, tak jak tu było inne ciekawe pytanie, tak zarzucę. To jeszcze wrócimy do pytań. Ja cię bardzo. Ale ja chciałem się tylko odnieść do jednego, bo to było to się dobrze wpasowuje. Czy można skorzystać tylko z elementów Scrama bądź Agile'a? Ja uważam, że to jest dla większości ludzi jedyna słuszna droga i to jest jeden z tych tematów. Jeśli estymaty robią roboty, bo są potrzebne, biznes też potrzebuje wiedzieć mniej więcej chociaż, czy coś zajmie 2 lata, czy 2 miesiące,
to okej, okay, ale czasem po prostu nie są potrzebne, więc po co je robić? Podkadł mi Marcin właśnie pytanie, które sobie zaznaczyłam. Oczywiście tam jest troszeczkę więcej, więc za chwilę wrócimy do nich. Więc krótko, Łukasz, do ciebie prośba o to, żeby z racji tej roli, którą masz tak naprawdę, patrzenia z różnych perspektyw i bardzo dużego doświadczenia, no to jednak jak utrzymać tą efektywność tak, by klient był zadowolony, no i tą naszą efektywność naszej pracy. Słuchajcie, chciałbym wam, nie chcę wchodzić w szczegóły, bo tutaj mamy gro specjalistów od tego, ale dzisiejszy temat naszej debaty jest też gdzieś tam ten biznes i ja bym chciał się postawić z tej strony biznesowej, coraz bliższej mi w tym wszystkim. Scrum i w ogóle zwinne podejście, tak sobie zapisałem, że ujawnia nieprawidłowości i bolączki. To pewnie słyszeliście już niejednokrotnie, nie? I zobaczcie, że ostatnie nasze wypowiedzi właśnie to ujawniają. Dlaczego my o tym rozmawiamy? Bo generalnie to zwinne podejście nam bardzo szybko coś pokazuje, że mamy dług techniczny, przecież zawsze będzie, że mamy problem z jakością, że mamy jakieś ryzyko i coś możemy z tym fantem zrobić, czyli my już wiemy, że coś nie gra i możemy się nad tym pochylić w sposób znowu iteracyjny i adaptacyjny, czyli gdzieś tam empiryczny na podstawie doświadczeń. I to jest w tym wszystkim całe clue, że my o tym mówimy, bo my już to wiemy. I mało kto ma taką świadomość, że idąc w takim nurcie gdzieś tam waterfallowym, czego ja nie lubię tego słowa, to czy tam standardowym według sztywnych opisów, sztywnych definicji dokumentów, nie ma na ten temat rozmowy. My przerzucamy etykiety i patrzymy, czy się nam mniej więcej zgadza z dokumentem i oddajemy to, co mamy, a nie ma w ogóle refleksji na tym, co my robimy. I ja podsumowując tą efektywność i to naucznienie bolączek i nieprawidłowości, powiem tylko jedno, od czego zacząłem, tak też gdzieś tam może zamknę tą klamrę. Nie ma miejsca biznes, gdzie jest zwinne wytwarzanie oprogramowania, jeżeli już na samym poziomie umowy wykonawca biznes nie ma tego jasno powiedzianego, nie? Czyli jeżeli my mamy, tak naprawdę standardowe są dwie umowy, które gdzieś tam znam, fixed price in time and material, jeżeli my mamy fixed price, na jakąś jesteśmy zobowiązani na dowiezienie konkretnej rzeczy, a później się łudzimy, że my mamy zwinność i iteracyjność i możemy szybko adaptować się do potrzeb, a de facto na samym końcu, o tym Mateusz dzisiaj powiedział, wracamy do umowy sprzed 2 lat i wykreślamy sobie, oznaczamy ptaszkami lub minusami, co jest zrobione, a co nie, bo klient przecież tego chciał, a różnie może nam się powiedzieć. I to jeżeli nie mamy już na poziomie biznesu świadomości i ustalenia jakichś reguł, zasad, polityki, gdzie nam jest to potrzebne, to jest clue niezbędne do tego, żeby wytwarzać zwinnie, to później tylko i wyłącznie mamy z tym problemy, słuchajcie. To wszystko, o czym przed chwilą mówiliście, jak estymować, nie estymować, klient chciał, klient nie chciał, przyszedł zwierzchnik, powiedział, że przecież nie tego chciałem, ale product owner przecież to zamówił. To wszystko powoduje to, że nie dogadaliśmy się albo po prostu nie było to jasne na poziomie umowy. I od strony biznesowej jest to fajnie sprzedać, nie? Dobra, mamy fixed price, to będziemy my dzięki temu, że nas wybierzecie, my będziemy adaptacyjnie podchodzić do potrzeb i spełniać wasze wszystkie bolączki i eliminować ryzyka, bo będziemy pracować iteracyjnie i adaptacyjnie, po czym się okazuje, że klient i tak wraca do tej umowy pierwotnej, do której się gdzieś tam zadeklarowaliśmy lub też nie. Więc cały, tak jak powiedziałem od początku, wszystko niżej to jest bardzo proste, bo są do tego narzędzia, są do tego metodyki, świetnie opisane, są do tego specjaliści. Ja myślę, że nie jeden nasz deweloper by był świetnym Scrum Masterem i albo takim, nie wiem, Agile Transformatorem w innych organizacjach, bo mamy na tyle doświadczenia. Okay. Tylko że bez podstaw, bez wylania porządnych fundamentów, które nam umożliwiają taką pracę, jest to walka z wiatrakami trochę, nie? Bo my de facto, wyciągając te największe karty,
przegramy. I ta nasza motywacja po prostu później gaśnie. I stąd jest taki bullshit na temat Scruma pod tytułem, że on nie działa, że on jest bez sensu. No bo jeżeli mamy takie antypaterny pod tym względem, że klient i tak zamawia to, co chciał i później i tak de facto tego żąda, mimo to, że w trakcie nachodziliśmy na różne zmiany, no to doprowadzamy do takich sytuacji. Więc tutaj jeszcze raz wrócę, biznes musi mieć tą świadomość, na co się pisze. Jeżeli on będzie miał tego świadomość i tego chciał, można przenosić góry. Jeżeli nie, wracamy znowu do podszewki. I tak jak powiedziałem, Scrum, czy tam zwinne podejście ujawnia nam nieprawidłowości i bolączki i świetnie to dzisiaj było widać z tej mojej perspektywy gdzieś tam, gdzie chciałem ubrać biznes, bo my wszyscy o tym mówiliśmy i nie byłoby tej w ogóle rozmowy, jeżeli byśmy tego nie doświadczyli. Dokładnie, bo tylko doświadczenia nas rozwijają. Tym samym dobrnęliśmy do końca takiego naszego dyskusji. Oczywiście mamy kilka pytań jeszcze od widzów, ale chciałbym was teraz poprosić dosłownie, i to też trochę zdyscyplinować, do jednozdaniowego odpowiedzi na takie pytanie jakby po całości naszej dzisiejszej dyskusji, która trwa półtorej godziny. Czy Agile pomaga, czy przeszkadza w realizowaniu tych potrzeb biznesowych? O nie. W jednym zdaniu się nie da. Jednym, krótkim zdaniem może być lekko rozbudowane. Mateusz. Ja na końcu miałbym się pomyśleć. A ja mogę. Marcin, proszę. Więc tak, moim zdaniem, przecinek. Tak, pomaga, ale we właściwych okolicznościach, z właściwymi ludźmi, we właściwej organizacji i dla właściwego produktu. Czyli jednym słowem, to zależy. Dwoma słowy, to są dwa słowa, no ale... Brawo. Super, dziękuję. Ewa? Tak, pomaga, zwłaszcza w odpowiednich rękach. Mateusz powiedział, że na końcu, Łukasz, także teraz twoja kolej. Ja jestem całym sercem za tym, że to pomaga. Wręcz przeciwnie, to nie tylko pomaga wytwarzać fajnej jakości, proste w użyciu produkty, oprogramowanie, bo na tym się skupiamy, ale też pomaga zarządzać całą organizacją. Czyli ja tu patrzę się szeroko, że mamy fajnych ludzi, fajnie się nam dyskutuje, mamy tą szczerość, odwagę do wygłaszania różnych opinii, dzielenia się wiedzą, do nie bania się podejmowania ryzyka czy odpowiedzialności za to, co wytwarzamy, bo zobaczcie, że to wszystko ma wpływ, na to wszystko mają wpływ ludzie. My możemy zatrudnić 20 super menadżerów, ale bez tego, bez odpowiednich ludzi, którzy mają taką świadomość, my nic nie zdziałamy. Więc to wpływa mocno na całą organizację, zmienia w ogóle mindset i otwiera klapki, ale tego trzeba chcieć i trzeba być odważnym, żeby coś takiego pójść. Jedno zdanie. Zdanie wielokrotnie złożone. Jak Łukasz powiedział jedno zdanie, to znaczy, że ja też tak mogę mówić. Mateusz, jedno zdanie dwukrotnie złożone. Tak, Scrum pomaga. Chciałbym znaleźć się wreszcie w takim zespole, gdzie pomaga. Bo moje doświadczenia są na razie takie, że pomaga w krótkim odstępie czasu, a w długim odstępie czasu bardzo się mści. Chciałbym trafić do zespołów, tak jak Marcin trafił, że zbudowali takie duże zaufanie, że pomaga cały czas. Tylko ja bym tego nie nazwał Scrumem, to tutaj taki disclaimer. Sami widzicie, że dyskusja trwała bardzo długo nasza. Pozwólcie, że wrócę jeszcze do chwilę do pytań, dobrze? I dosłownie popatrzę. Było takie pytanie, że skoro w Scrumie, to PO jest dysponentem czasu zespołu, to w jaki sposób forsować zadania stricte techniczne, które nie niosą widocznej wartości biznesowej, ale są trudne, jakby przynoszą trudno mierzalne wartości, czyli jak tutaj przekonać biznes? Ja na przykład nie forsuję zupełnie takich zadań. Mhm. Mówimy o pewnych rodzaju konsekwencjach i budując zaufanie mówimy, że jeżeli nie zrobimy tego, to stanie się prawdopodobnie to, ale my nie możemy też mieć pewności, że to się stanie, dlatego mówimy prawdopodobnie. Z prawdopodobieństwem 10, 20, 90 według swojej najlepszej wiedzy. Ostatecznie wychodzi tak, że wszystkie powyżej 40 produktownerzy się zgadzają, poniżej 40 ignorują zupełnie. Czasami to doprowadza do naszej strony do manipulacji, ale ogólnie rzecz biorąc, jakby
Ja uważam, że to nie jest do końca moja rola jako dewelopera o tym decydować. Ja mogę tylko powiedzieć fakty za, przeciw. Nie? Dlatego jeżeli potrzebuję coś sforsować, to tak naprawdę często nie robię tego w postaci forsowania, tylko robię to w perspektywie, u nas w firmie jest, nie wiem czy tak jest w firmach, 20% czasu, które nie muszę raportować, nie? Jeżeli czuję z tego sam wartość. I nie, czasami to jest złe, na mnie zawsze krzyczą, natomiast w taki sposób ja robię, bo uważam, że osobie technicznej nie jestem w stanie wytłumaczyć takich głębokich zagwozdek, że coś trzeba przepisać albo coś trzeba grubo zrefaktoryzować, to jest nie, dla mnie nieosiągalne, żeby sforsować i używać faktycznie właściwego znaczenia słowa sforsować. Natomiast proponować i mówić o konsekwencjach mówimy zawsze i często to przynosi rezultaty. Dobra, dzięki. Czy ktoś chce się odnieść do tego pytania jeszcze? Ja bym chciał też powiedzieć ze strony takiej deweloperskiej, że dobrze jest, znaczy łatwo jest, jeśli to jest jakiś problem wydajnościowy, na przykład ryzyko wydajnościowe albo zagrożenie awarią w przyszłości, to wtedy można zwrócić na to uwagę i powiedzieć, że jakby tyle i tyle, więcej nie. Jeśli będzie awaria, będzie jakiś szczyt nagle ruchu, bo coś tam, bo w sytuacjach awaryjnych takie rzeczy się dzieją, to może mieć takie konsekwencje. To chyba powiedział to Mateusz zasadniczo przed chwilą. Jeśli chodzi o taki dług techniczny w postaci tak zwanego brzydkiego kodu, czegoś, co po prostu będzie drogie w utrzymaniu na dłuższą metę, no to ja osobiście nie znam jakiegoś lepszego sposobu, tylko też to nie jest moja rola, to jakby tu się z Mateuszem muszę zgodzić. Łukasz, Ewa na pewno powiedzą, natomiast zwrócenie uwagę właśnie na to, ile to będzie kosztować. Może nie w dolarach, prawda, ale ile to będzie kosztować czasu. Powiedzieć, że na przykład okej, możemy tak zrobić, albo zrobiliśmy tak, bo był deadline, bo było cokolwiek, była taka potrzeba, ale teraz następny feature na tym polu będzie dwa razy droższy niż byłby. Tu mogą pomóc estymaty może, ale może niech Łukasz się uśmiecha. No to jest takie trochę już, wiesz, rozmowy partnerskie, budowanie zaufania i właśnie nie forsowania, tylko nie chciałabym nazwać słowa tłumaczeniem, tak, ale też pokazywania konkretnych konsekwencji. Ale ja rozumiem to pytanie, bo to jest ciężka sprawa dla zespołu deweloperskiego. Możesz jeszcze raz przytoczyć pytanie, bo ja bym chciał się do tego odnieść, ale nie chcę czegoś pominąć. A nie chcesz pominąć pytania, znaczy to było tak, czyli że skoro w Scrumie to PO jest dysponentem czasu zespołu, to w jaki sposób forsować zadania stricte techniczne, które nie niosą widocznej wartości biznesowej, ale trudno mierzalne wartości? Jasne. I teraz jest dla mnie, ja wam powiem stricte biznesowo, możecie mnie teraz znienawidzieć. Nie podjąłbym żadnej decyzji, jeżeli to by nie przynosiło żadnej wartości biznesowej albo ją małą wartość biznesową. To po co to robić, nie? Wrócę do naszej motorynki. Nie ma sensu, słuchajcie. To jeżeli to przynosi wartość biznesową, no to będą na to argumenty i będziemy to robić. Zaciąganie długu technicznego czy technologicznego to też musi być jakoś doszczegółowione i musi mieć na to jakiś decision log i wspólnie się na to podpisać. Więc jeżeli to faktycznie de facto nie przynosi tej wartości, to po co w ogóle biznesowi o tym głowę zawracać? Jeżeli my chcemy robić, i tutaj znowu to powtórzę, over engineering, ja się na to totalnie nie godzę. Jeżeli coś działa, to zostawmy. To, że nam się to nie podoba, to zróbmy to w formie gdzieś tam naszego rozwoju osobistego, w formie jakichś tam 20-15% czasu wolnego, to nie jest wolny czas, czasu poświęconego na rozwój i spróbujmy to zrobić lepiej, ładniej, że będziemy z tego bardziej dumni. Ale jeżeli coś działa, to po co to przepisywać w kółko i w kółko? Nikt na to nie chce za to zapłacić pieniędzy. I teraz wam powiem inną rzecz, że na poziomie gdzieś tam kafelkarza, tak? Wprowadzamy sobie gościa do łazienki i mówimy, połóż nam kafelki. Generalnie kafelki spełniają swoją zasadę i są prosto i pięknie położone, tak jak chcieliśmy, a gościu nam mówi, teraz ja to skuję, bo tam kleju trochę krzywo nałożyłem pod spodem. Co nam to daje? Nic, ale jeżeli, słuchajcie, jeżeli faktycznie nam przynosi to wartość biznesową i tu przytaczam
od razu przykłady. Na przykład mieliśmy taką sytuację, gdzie zmieniał się VAT w Polsce i musieliśmy to dorobić i tam backendowo szło bardzo mocno, gdzieś tam trzeba było to przepisywać. W momencie, kiedy się zmienia jakąś sytuacja na rynku, mieliśmy taką ostatnio u klienta sytuację, że Allegro zmieniało swoje API i był dosłownie deadline, który nam definiował, że albo stracimy przychody, albo do tego się ustosunkujemy i teraz gdy dbamy, czy tu mieliśmy od razu jakąś konkretną wartość. I teraz zchallenguję naszych tutaj chłopaków i powiem, bo obydwoje powiedzieli coś na tego typu, że jeżeli tego nie zrobimy, to późniejsze zadania będą dwa razy droższe. Tak? Panowie, bardzo chętnie was wezmę do zespołu, jeżeli wy tak z palucha od razu wiecie, że coś jest dwa razy droższe, gdzie doskonale wiecie, że to może przysporzyć nam problemy, ale też nie musi, bo to znowu jest ryzyko, które bierzemy na siebie. Nie zawsze wiemy, czy będziemy ten moduł rozwijać i tak dalej. A metryk do tego, żeby to pokazać, jest bardzo dużo. Chociażby tak jak mówimy, time to market, cycle time, lead time, jakkolwiek byśmy to nie mierzyli. Do tego dorzucamy jakość, ilość błędów, ilość defektów, ilość awarii, ilość pięcetek, czy ilość innych błędów związanych z siecią, które nam to przysparza. Ilość czasu poświęconego na ciągłe naprawianie tego tematu, albo tak jak powiedziałem, czas, który nam się wydłuża i który nam pokazuje, że to robi. Czasami trzeba się też dać biznesowi wywrócić i powiedzieć, dobra, teraz nie wiemy, jak to argumentować. Jeżeli nie umiemy, to tego nie róbmy. Nie idźmy w to w ogóle. Słuchajcie, zapomnijmy o tym. Jeżeli my mamy na to argumenty, to bywałem w takich projektach, że to jest bezdyskusyjne. Czyli tak naprawdę tytułem enablery, tak to nazywam, czyli wszystkie rzeczy, które są fundamentami do działania całej aplikacji, są bezdyskusyjne, to są po prostu rzeczy, które się robi i o których się w ogóle nie rozmawia. To są rzeczy, które muszą być zrobione i tu jest potrzebne to zaufanie biznesu, że my wiemy, co robimy i tutaj ten poziom architekta jest tutaj wskazany, czy tam poziom gdzieś tam jakiejś grupy ludzi, którzy de facto decydują o architekturze całego rozwiązania, bo później może nam się czkać, ale niekoniecznie my dojedziemy do tego później. I o tym chcę wam wszystkim powiedzieć, że klucz całej imprezy jest taki, że jeżeli ja bym zakładał to, że za rok będę milionerem, to już bym w to poszedł, jakbym miał na to pewność, ale ja nie wiem, co będzie jutro. Pandemia nam pięknie pokazała, jak wszystko się pozmieniało. Jeżeli byśmy wiedzieli o tym, to byśmy inaczej zareagowali, a my nie wiemy nawet, co będzie we wrześniu, czy pojedziemy na wakacje. I z tą niepewnością chciałbym tutaj zostawić. Uczmy się, róbmy małe kroki, keep it simple. Po co over engineering, jeżeli już coś działa? Jeżeli przynosi nam to faktycznie wymierne korzyści, no to nie mówmy, że to nie ma korzyści biznesowych, bo inaczej ja jako product owner powiem wam, nie robimy tego. W ogóle dlatego chciałem przytoczyć jeszcze raz to zdanie, które powiedziała Klaudia. Jak usłyszałem, nawet nie wchodząc w szczegóły, jakbym usłyszał coś takiego od dewelopera, do którego jeszcze mam zaufanie, w ogóle bym w to nie poszedł. Dlaczego? No bo już powiedział mi coś, co zapaliło mi lampkę, no to po co mam to robić, jak to nie przynosi mi korzyści. Zrób to sobie. Zdanko powiedzieć, że jak mówiłem o tym długu, no to też miałem na myśli nie tylko to, o czym Łukasz, ty mam wrażenie, mówiłeś, czyli o takim długu świadomie zaciąganym, ale być może przede wszystkim o tym długu, który się pojawia samoczynnie w każdym projekcie na przestrzeni, no też mówię o projekcie, który jest rozwijany kilka lat. Mhm. I tam są takie miejsca, które nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak, mimo najlepszych starań, są w takim stanie, że wprowadzenie tam jakichś zmian, my już wiemy, robimy coś, próbujemy zrobić, doklejamy jakiś ostatni plaster na plastrze, ale tutaj, znaczy, że dwa razy dłużej, no to jest hiperbola pewna jakaś. Wiecie, że... Ale właśnie, są takie, ja też chciałem sprecyzować to pojęcie długo, ale to proponuję następny code meeting. No właśnie, bo ja chciałam powiedzieć, że jeżeli chodzi o dług technologiczny, to mamy tutaj pole do tego, żebyśmy mieli kolejne nasze spotkanie, być może będzie to albo online, albo offline. Jeszcze jest jedno takie pytanie, na które chciałabym, żebyście naprawdę, i to Ewa, poproszę ciebie. Ja jeszcze tylko jedno zdanie do tego kodu, dobra? Słuchajcie, byłem przy dwóch projektach, które faktycznie de facto ten zaciągnięty kod tak się mocno nam wdarł na salony, że nie mogliśmy z tym żyć i faktycznie tutaj mądrość decydentów, powiedzmy to product ownerów, była kluczowa. W jednym projekcie zamknęli się dosłownie na
pół roku, nawet dłużej, zespół, który de facto optymalizował stabilność systemu i to z perspektywy czasu świetnie zadziałało i może być z tego dumnym, ale słuchajcie, to nie było wyssane z palca. To już było tak upierdliwe i tak uciążliwe, że ludzie wręcz o to prosili, błagali, klienci mówili, że nic więcej nie potrzebują poza tym, żeby to działało. Nie chcemy więcej feature'ów, tylko żeby to działało. Czyli, że jak kliknę, no to się tam poleci dalej, nie? To jest największe potrzeba. Także ja bardzo was przepraszam, ale ponieważ mamy bardzo, już jesteśmy po czasie, a naprawdę jak widać jest to bardzo emocjonujące, to Ewa, ja skieruję do ciebie to pytanie, które jeszcze jest z widowni. Czy uważacie, że można prowadzić projekt, nie korzystać ze wszystkich produktów i zasad ze Scruma lub Agile'a, a jedynie wybrać to, co w danym projekcie będzie przydatne i usprawni pracę? Znaczy, samo postawienie pytania ze Scruma lub Agile'a, to Agile to jest takie pojęcie parasol, pod nim się kryje bardzo dużo różnych rzeczy, ale wydaje mi się, że rozumiem, skąd to wynika. Generalnie jestem zdania, że cokolwiek działa, ale jeżeli wiemy, dlaczego to chcemy wprowadzić i jaka jest potrzeba, którą chcemy spełnić i jaki jest cel tego działania, to małymi krokami możemy te zmiany wprowadzać. Moja własna przygoda z Agilem zaczęła się od bardzo sztywnego waterfalla, bo zauważyłam, że da się dogadać z klientem i wcale nie potrzeba na to, nie wiem, nie wiadomo jakich kontraktów czy wielkich procedur, bo po prostu po drugiej stronie oceanu był człowiek, który chciał się dogadać, miał jakąś potrzebę i trzeba było wymyślić, jak mu to coś dostarczyć. I to był po prostu Agile w czystej postaci. Nie mieliśmy tam żadnej metody ani niczego takiego. To jest po prostu pewien sposób podchodzenia do wykonywania projektu, do dogadywania się. Także zachęcam do wprowadzania małych kroków, namierzenia, co można zmienić, dlaczego to chcemy zmienić. Właśnie, bo może nic nie trzeba zmieniać też. Też jest taka opcja. A jeszcze bym chciała dodać tutaj do dyskusji chłopaków wcześniejszej, tak, może podsumowując to wszystko, co mówiliście, bo to była fantastyczna dyskusja. Jest jedna z 12 zasad z manifestu agile'owego, która jest według mnie bardzo trudna, a jest bardzo prosta. I ta zasada to jest, że prostota jest kluczowa, a prostota to jest maksymalizowanie pracy niewykonanej, czyli trzeba wiedzieć, które rzeczy są zbędne i ich nie robić, ale to wymaga bardzo dużego doświadczenia, mądrości, zaufania do siebie samego i do innych zespołów. I o te rzeczy dużo się rozbija faktycznie. Tak się rodzi właśnie też ten duch technologiczny z próby zachowania tej zasady, bo ona jest bardzo cenna, ale ja się zgadzam, bardzo trudna w realizacji, w praktyce. Bo trzeba wiedzieć, faktycznie umieć rozróżnić, co jest nam potrzebne, a co nie. Czyli wiedzieć, jaki jest ten nasz cel. Mega trudno. Tak, to jest oczywiście bardzo trudne. Słuchajcie, bo tam na naszym tym zapleczu, na naszej dyskusji pojawiają się też pewne tezy, ale też pewne rozwinięcia dalsze dyskusji, która trwałaby w moim przekonaniu jeszcze kilka godzin, bo padają pytania i o kafelki, co wtedy, kiedy one są krzywo położone, jeszcze nic nie da dokleić i trzeba jednak stłuc i stwierdzenia, no to powiedz klientowi, tak? Albo też pytania, Łukasz, odnośnie, czy nie ma sensu spłacać długu, bo skoro to działa, to po co to ruszać? Dla mnie, myślę, że tak jak tutaj jesteśmy, zgodzimy się, że świetnym tematem kolejnej naszego spotkania byłoby... Ja chciałbym tylko już ostatecznie. Słuchajcie, zadajcie sobie tam, nie widzę was, ani nie czytam tego, ale zadajcie sobie jedno podstawowe pytanie. Ubierzcie sobie płaszcz czy cokolwiek inwestora i spytajcie sami siebie, czy ja bym za to zapłacił. I pomnóżcie gdzieś tam swoją pensję razy 4 i dorzućcie jeszcze swoich kompanów w zespole, to wam wyjdą sumy w miesiącu, jakie to kosztuje de facto faktycznie i powiedzcie sobie z czystym sumieniem, czy ja bym za to tyle pieniędzy zapłacił. Jeżeli tak, to w ogóle nie mamy dyskusji, bo to są argumenty i fakty, które są dowodami do dyskusji, to już są dowody. Jeżeli nie, a cię chociaż chwilę zawahania, to w ogóle nie ma sensu wchodzić dalej w tą dyskusję. To są tak potężne pieniądze, więc ja jestem uczulony na over-engineering, bo nie ma takiej specjalisty i tutaj w gronie myślę, że Mateusza i Marcina są już doświadczeni, więc wiedzą, że każdy jeden nowy przyjdzie i powie, kto panu to tak zepsuł. Ja tak nie mówię. Używasz ładniejszych słów. Nie. Ja mam po prostu świadomość tego, że
projekty każdą minutą dostają dług technologiczny. Jak przychodzi, oczywiście. To nie komentuję tego, to nie ma sensu najmniejszego. Oczywiście, więc to, ta świadomość i doświadczenie to jest to, czego my oczekujemy, ale na pewno znajdzie się ktoś, kto by to zrobił lepiej. Albo my nawet sami, i to doświadczam regularnie z zespołami, że za 2-3 miesiące, za kwartał, jak już wiemy wszystko, co przeżyliśmy kwartał, okazuje się, że zrobilibyśmy to inaczej i lepiej. I tutaj biorę to i oddaję całą swoją emeryturę, której pewnie nie będę miał, że jeżeli ktoś mi nie przyzna rację. Dziękuję. Tym optymistycznym akcentem, że nie będziesz miał tej emerytury. Chciałam zakończyć tą fajną naszą dyskusję, która toczyła się bardzo długo, bo mieliśmy 2 godziny i nie pewno nie wyczerpaliśmy tematu. Natomiast z Wami i Tomasz zaprosi wszystkich. Zrobimy sobie krótką przerwę na hangoucie chętnych, którzy chcieliby jeszcze porozmawiać z Wami. Ja Wam serdecznie dziękuję. Czy Agile jest wspierający? No wychodzi, że tak. Trzeba tylko wiedzieć dokładnie, czym on jest i mieć dużą świadomość i po stronie biznesu, i po stronie deweloperów. Serdecznie Wam dziękuję. Wow, co za dyskusja. Zdecydowanie. Dobra, to w takim razie 10 minut przerwy dla prelegentów i będziemy wracać z hangoutem. Chyba mnie słychać po dwóch. Nie, super, super, super. Dobrze, dobrze. To do zobaczenia za 10 minut. Zostańcie z nami na streamie i będziemy dalej kontynuować. Dobra, dzięki.